sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski. Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki, a dzisiaj będzie się działo i to się będzie działo bardzo dużo. Pierwszy gość w naszym studiu, Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, były żołnierz jednostki Grom. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I pytanie, które zadamy również naszym widzom, internautom, czy Prigożyn naprawdę nie żyje? Czy Prigożyn zginął w wypadku, w katastrofie lotniczej? Wierzy pan w to, że Prigożyn zginął, czy to jest jakiś kolejny element putinowskiej mistyfikacji? Wierzę to i mówię całkowicie szczerze, że to wierzę, bo rozmawiając tutaj parę tygodni wcześniej, rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło i nie było zaskoczeniem to, że zginął. Dla mnie zaskoczeniem było, że tak późno, ale widocznie Putin ma takie narzędzia i takich specjalistów, że wie, jak to zrobić precyzyjnie w odpowiednim czasie i miejscu, żeby to wyglądało trochę na wypadek, a trochę na coś, co mają uważać jego następcy, że dosięgnie ich kara cara. Dosięgła ich ta kara, czy nie dosięgła? Czy on sobie gdzieś tam jednak w tej Afryce ukryty siedzi, a może siedzi cały czas na Białorusi i się okaże, że to był jego sobowtór? Co tu jest prawdą, co tu jest faktem? Co tu jest mitem, co tu jest rzeczywistością? Bo zaczęło się od tego buntu Prigożyna. Wiele osób zwracało uwagę, że te elementy tego buntu są co najmniej inscenizowane. Oczywiście my nie wiemy, czy tak było, czy tak nie było. Później była mowa o tym, że Putin wcześniej czy później, jeżeli to nie był inscenizowany bunt, to się na panu Prigożynie zemści, mimo tego żelaznego listu, który mu tam przekazał i obietnicę publicznie złożył. Samolot prywatny, 10 osób, bach, spada, Prigożyn ginie. Co tam się wydarzyło? Mnie do tego, że to nie jest mistyfikacja, przekonuje, poza tym wszystkim, co wiemy, że jednak ten samolot spadł, że zginęło 10 osób, jedna informacja, która była podana 21 września i 21 sierpnia, i była to informacja podana przez ambasadę amerykańską czy przez amerykański rząd, która mówiła, że prosi swoich obywateli, by opuścili Białoruś. To się wydarzyło 21 sierpnia, a więc ja naprawdę zafascynowany jestem grą wywiadów, służb, kontrwywiadu, wywiadu. Co one mają, jak bardzo się przenikają, bo pamiętam 22 już z kolegą miałem taką rozmowę i patrzyliśmy na tą informację ambasady Stanów Zjednoczonych, co się wydarzy na Białorusi, że wiadomo, że Amerykanie podają komunikaty, ale nie taki dosłowny komunikat. Opuśćcie Białoruś, nie jedźcie na Białoruś. A więc co się tam wydarzy? Mamy śmierć Wataszki i jakie on zostawił komendy, co w głowach dzieje się tych wszystkich, co są na Białorusi, patrząc, że armia białoruska to jest około 6-7 tysięcy szabel, mając doświadczonych żołnierzy, może trudne słowo mi przechodzi przez usta, żołnierzy, tylko najemników, którzy widzą, co się stało z ich pierwszym, żeby nie rozwalić takiego państwa, jaka jest Białoruś, bo przecież Łukaszenka dał żelazny list mówiący o jego bezpieczeństwie. A więc jeżeli amerykańska ambasada już wiedziała 20-21, że coś się szykuje, a myślę, że zero-jedynkowo wiedzieli, no to to nie jest mistyfikacja. Czyli pan zakłada, że ten komunikat podany publicznie, bo on został podany... Tak, on publicznie został podany. Został podany publicznie, wynikał z tego, że obawiano się jakichś zamieszek, rozruchów, próby przejęcia władzy na Białorusi przez tych bandytów Prigożyna. To ja zadam pytanie, to czy Prigożyn nie mógł odczytywać tego komunikatu w ten sposób, że człowieku, ten wyrok śmierci, który sam na siebie wydałeś,
decydując się na wypowiedzenie posłuszeństwa Putinowi, on już lada moment zostanie wykonany. Ja jemu się trochę dziwię, bo nie wiem, od carycy Katarzyny albo i wcześniej to cała dynastia carów, a później pierwszych sekretarzy nie wybaczała i tam siekł miecz dosyć ostro. Syberia wszystkich nie pomieściła. Myślę, że został dosyć mocno uspokojony tą Afryką. Nie wiemy, czy był w tej Afryce, czy go tam nie było. No ale przesłanie jego, stojąc na jakimś polu, na jakiejś półpustyni, jednak pokazywało, że jest w Afryce. Myślę, że się dogadał, że dostał od samego Putina taki kwit, że dobra, Ukrainę odpuszczamy. To, co tu się dzieje, będzie się działo bez ciebie, a ty zabezpieczaj nas ze strony Afryki. Jednak tam trzeba mieszać. I on naiwnie w to uwierzył. Właśnie i ta naiwność mnie tutaj zaskakuje. Jeżeli mam zadrę, to tylko z tej naiwności. No bo to nie był naiwny typ. To nie był naiwny typ i wykonywał te rzeczy, które wykonywał. Ale jak popatrzymy na historię, na Berię, który jak później skończył na przykład, to dokładnie tak samo się teraz wydarzyło. Nic się nie zmieniło. Niczego w historii nie było, co się nie dzieje teraz. Co się z tymi bandytami na Białorusi stanie w tej chwili? Bo to, że do buntu, do zamieszek nie doszło, to już wiemy. Co tam się może wydarzyć? Czy oni zostaną wchłonięci, spacyfikowani, czy może w jakikolwiek inny sposób wykorzystani? Bo jednak pewne umiejętności posiadają. Tak, wszystko zależy, jakie zostawił te kadry średnie, które są. Taki Wataszka często nie lubi mieć za sobą mocnych ludzi, bo dosyć trudno się nimi dowodzi, bo trzeba się liczyć z ich zdaniem. Jeżeli Putin zrobił dobre rozpoznanie wśród nich wszystkich, którzy są niżej, to tej hydrze urwał głowę zero-jedynkowo. I teraz oni zostali pozostawieni jak takie szczenięta bez wilczycy. I są dużo prostszym elementem do rozegrania, bo zostali pozbawieni ciężkiego sprzętu. Są i żyją tam w jakichś ośrodkach, a więc trzeba dostać śniadanie, obiad, kolację. Nie wiemy i mamy informacji, ile rosyjskich wojsk takich regularnych dalej jest na Białorusi. Jednak służby wewnętrzne Białorusi też stanowią siłę. Więc myślę, że już nie trzeba się nimi tak bardzo zaprzątać sobie głowy. Sygnał został wysłany dosyć mocny, że wy będziecie następni i macie przyjść. Dajemy wam jednak jakąś bramkę, możliwość. Ja w nią za bardzo też nie wierzę, bo chętnie by ich Putin wszystkich z powrotem spacyfikował i wysłał do łagrów, bo wie, że jest zadra w ich sercu, bo oni obwiniają siebie i wszystkich, że nie poszli na Moskwę, bo jakby wtedy poszli na Moskwę, oni by byli dzisiaj w Moskwie. Dzisiaj inaczej by to państwo rosyjskie wygrywało. Ale byliby, czy oni wierzą, że byliby? Oni wierzą, że byliby. Bo nie oni byliby. Wierzą, nie byliby, nie daliby rady, ale oni wierzą, że byliby. Teraz widzą i siedzą sobie gdzieś tam w tym momencie i dyskutują o tym bardzo mocno, układąc się za chwilę spać. Czyli generalnie Putin postawił na nich kreskę i koniec. Tak, patrząc, jakie Putin ma inne problemy, no, wojna na Ukrainie, wewnętrzne gdzieś rozgrywki, atakowana praktycznie co noc Moskwa, to myślę, że oni są, tak kolokwialnie mówiąc, pozamiatani. Kilka dni temu było takie spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. I tam ci ministrowie postawili takie ultimatum Łukaszence z żądaniem po pierwsze opuszczenia terytorium Białorusi przez Wagnerowców, a po drugie tego, żeby Łukaszenka uniemożliwił dokonywanie tych incydentów granicznych, czyli krótko mówiąc tych uchodźców z Bliskiego Wschodu i z Afryki, którzy są tam transportowani przez te białoruskie służby i próbuje się ich przerzucać przez ten mur czy też zaporę, żeby Łukaszenka temu postawił tamę. I teraz jest takie pytanie, czy my, jako państwa NATO, zobaczyliśmy ten moment słabości reżimu Łukaszenki i tego, że tam coś się wewnętrznie dzieje i na Białorusi, i w Rosji. I postanowiliśmy to wykorzystać. Czy może jest tak, że nasze służby, w sensie natowskie, zauważyły, że po tym zamachu na Prigożyna ci bandyci mogą próbować na własną rękę jakichś takich ataków na Polskę czy na Litwę dokonywać? Ja powiedziałem dosyć wyraźnie, że to Putin nie ma już z nimi problemów.
jak dla mnie, ale to nie znaczy, że my nie mamy z nimi problemu, bo nie wiemy, czy nie ma takiej na przykład decyzji albo zezwolenia od strony Putina czy Łukaszenki, że jeżeli chcecie się wynieść do Europy, to się wyność, bo proszę sobie zobaczyć, że pod względem tych wszystkich uchodźców to się nic nie zmieniło. Nasze służby sobie z nimi radzą, ale zmieni się praca służb, jeżeli tą granicę, ten płot, mur zaczną przekraczać uzbrojone osoby. To będzie już całkowicie inny przemyt ludzi, inne zagrożenie dla samych funkcjonariuszy czy żołnierzy, którzy szczegą granicy. I może dlatego jest to ultimatum naszych rządów, że nie puszczajcie ich w naszą stronę. Czyli to zagrożenie jest cały czas aktualne, tak, dla nas, i realne. Dla nas to zagrożenie jest, no bo patrząc na rozgrywki Putina, to jemu po prostu nie ma lepszego scenariusza, jak tych 5, 6, 9, 10 tysięcy chłopa puścić do Europy. Myśmy już kiedyś na ten temat rozmawiali, że scenariusz, w którym oni szturmują ten mur, zaporę czy granicę, jest mało prawdopodobny, że jeżeli... Ale nie można go wykluczyć i no intencjonalnie może się to wydarzyć po prostu, nie? Jedni tak, inni inną stroną. I pan myśli, że taki scenariusz jest realnie brany pod uwagę? Czy napłynęły jakieś sygnały mogące wskazywać na taki scenariusz? Bo te wypowiedzi tych czworga ministrów były dość stanowcze o tym, że w przypadku niezrealizowania tego ultimatum i w przypadku nasilania się tych incydentów reperkusje będą dość poważne. Gdyby to mówił tylko jeden z rządów, no to byśmy sobie mogli tutaj gdybać, czy ma rację, czy nie. Gdyby to nasz minister ogłosił, no to przy obecnej kampanii wyborczej... Mógłby to być uznane jako element gry politycznej. Ale tutaj proszę popatrzeć, że tu się spięły cztery państwa sąsiadujące z Rosją i z Białorusią, więc jest to organ, to co pan powiedział, już nie system wywiadu jakiegoś naszego polskiego czy litewskiego, tylko na pewno tego natowskiego. I patrząc na komunikat z 21 sierpnia, muszą mieć gdzieś, dzięki Bogu, dobre dojście. I te komunikaty jednak są dosyć czytelne. Jeżeli ktoś się bawi w taką analizę, wyłapie, to jest w stanie do 48-72 godzin przewidzieć, że coś się może wydarzyć. Estonia nie ma granicy z Białorusią, ma granicę z Rosją. Pozostałe cztery z tych wymienionych przeze mnie, pozostałe trzy z czterech wymienionych państw granicy z Białorusią mają. Od granicy litewsko-białoruskiej do stolicy, czyli do Wilna, jest raptem kilka kilometrów. Który z tych odcinków, zdaniem pana, byłby najbardziej łakomym kąskiem dla wagnerowców i gdzie można by się takiego incydentu, uderzenia, aktu sabotażu spodziewać? No my jesteśmy jako Polska na pewno tym łakomym kąskiem, no bo my mamy długą granicę i jesteśmy tą bramą, już można powiedzieć, na zachód. Litwa, Łotwa, Estonia, no to są trzy granice do przejścia i dopiero jest Polska. Ten przesmyk suwalski też jest naszpikowany jednak służbami dużo bardziej niż pozostała część kraju. Tyle, że znowu nasze zabezpieczenia są chyba dosyć dobre. To są taką zaporą, z którą już nie ma co nawet dyskutować na dzień dzisiejszy. Więc nie mam tu takiej gotowej odpowiedzi. Ale patrzyłbym na naszą granicę i tutaj bym się skupił nad jej bezpieczeństwem. Ze względu na tę długość i ze względu na to, że... Jej kształt, geografia, bo przecież nie ma na całej długości tego płotu, muru. Tylko, że ja będę cały czas powtarzał to. Ich przerzucenie, zrobienie zadymy tutaj jest jedną częścią, dosyć fajną, spektakularną i stanowiącą to, że jednak część sił i środków musi być tutaj przydzielone, a przedostanie się ich w inny sposób na teren Europy jest dużo bardziej prawdopodobne dla mnie. To zostańmy chwilę przy tym scenariuszu bardziej spektakularnym, czyli to, że dochodzi do takiej zbrojnej interwencji ze strony tych bandytów i próby sforsowania polsko-białoruskiej granicy. Ma pan rację, to byłoby spektakularne i
spotkałoby się z odpowiedzią strony polskiej. Pan sobie wyobraża wymianę ognia, użycie ciężkiego sprzętu, śmigłowców. Jakby to wyglądało? Chyba nie chciałbym pan, żebym panu scenariusze tutaj sprzedawał, co mogłoby być, bo może ktoś na taki jeszcze nie wpadł. A ja jednak byłem szkolony w tej kwestii, żeby... Nie chodzi mi o to, żeby podpowiadać bandytom. Technicznie panu tego nie podpowiem, ale proszę sobie popatrzeć na dyplomację, bo Łukaszenka cały czas będzie mógł powiedzieć, i tutaj z naszej strony był dosyć dobry krok, że niezależnie kto to będzie, to my odpowiemy siłą, on zawsze będzie ręce podnosił, no uciekli bandyci, nawet zostali zamknięci w ośrodku przejściowym tutaj. I to jest też nasz wewnętrzny białoruski problem, bo mieli być grzeczni, mieli szkolić, a wymknęli się spod kontroli, a więc opinia publiczna i te kłamstwa, które są w dyplomacji, szerzyłyby się bardzo dużo, a jednak jest pokazanie siły i środków, że są w stanie przez ten płot przejść, przejechać, przestrzelić. Trudny temat, bo tam są nasi chłopcy, nasze dziewczyny, którzy fizycznie, codziennie ciężko pracują. Narażają swoje życie, powiedzmy to wprost, tak? Też. Dokładnie. Ostatnio pojawiła się taka informacja, w jakimś stopniu pewnie w nawiązaniu do zatrzymania tych dwóch typów na bulwarach warszawskich, co to rozwieszali te, rozklejali wlepki, które miały rzekomo zachęcać do wstępowania do bandy wagnerowców, że Rosjanie wykorzystują ukraińskich uchodźców do tego, żeby przerzucać do Polski swoje służby. Czy to jest duży problem zdaniem pana? Tak, to jest dosyć duży problem, bo sama Ukraina do tego 14 roku, można powiedzieć, nawet dzisiaj nie jest jednolicie etniczna. Jest wielu Ukraińców, którzy posługują się językiem rosyjskim, a są Ukraińcami. Nie są tak skonsolidowani jak my Polacy tutaj. A więc to jest na pewno dosyć duży problem. Nie bałbym się tego aż tak bardzo, bo po tym, co zrobili Rosjanie Ukraińcom, duża część tego społeczeństwa, która była przychylna Rosji, na pewno odpadła. Ale nie można powiedzieć, że nie ma jednostek, bo sama Ukraina się z tym boryka i dosyć często mamy komunikaty, że jacyś sabotażyści zostali, czy agenci, czy współpracujący z FBS-em zostali na terenie Ukrainy złapani. A więc jeżeli tam są, patrząc jak działa wywiad, kontrwywiad, to te macki się rozlewa po całej Europie, więc to nie tylko my w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie uchodźcy dotarli, tam mogą być też, mówiąc tak kolokwialnie, śpiochy. Za kilka dni ma się zacząć na Białorusi, mają zacząć się ćwiczenia bojowe. Kolejne. Kolejne. Bojowe braterstwo, tak się te ćwiczenia nazywają. One były odkładane. Czy to jest jakaś manifestacja wobec Zachodu, wobec Polski, wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego? Czy po prostu jest to wpisane w pewien scenariusz i nie powinniśmy się tego obawiać i specjalnie temu przyglądać? To powiem panu na dwie strony, jak to działa i funkcjonuje. Raz, to są kolejne szkolenie, kolejne manewry, które są robione wspólnie przez Białorusinów i przez Rosjan. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze będzie, jakieś inne, jakieś państewko, czy Czeczeńcy nie będą zaproszeni, tego nie wiem. Ale dwa, to jest pokazanie swoim siłom tam na miejscu, że musicie być cały czas w gotowości. Ja to podkreślam w moich wywiadach i rozmowach, że my patrzymy tak trochę z punktu widzenia historycznego, że jest 2000, 5000 żołnierzy, 600 działa. To są fizycznie ludzie z krwi i kości, którzy tam są, mają swoje rodziny, domy, pracę, wychodzą stamtąd. Oni na dzień dzisiejszy, i to historia pokazała, cały czas muszą być podgrzewani, że są potrzebni, że są w gotowości. To też jest zrobione dla nich tam wewnętrznie, że jest kupa chłopa, dostaje jakiś sprzęt, są na poligonie, bratają się ze sobą i mówią sobie, ale jesteśmy potężni, fajni i dajemy radę. Przypływ adrenaliny jest niezbędny. Tak, dokładnie tak, więc tym gra też i Putin, i Łukaszenka w stosunku do swoich funkcjonariuszy i żołnierzy. Właśnie, to ja chciałem zapytać w takim razie o to, jak to wygląda po polskiej stronie, bo myśmy
Bogu dziękować. Ale myśmy zrobili paradę i to dokładnie w tą samą stronę idzie. Ostatnią wojnę mieli, zakończyli w 1945 roku. Jasne, mieliśmy kilka misji. Mieliśmy bojowych. Stan wojenny w 1981 roku. Mieliśmy stan wojenny, to prawda, no ale to nie były działania stricte wojenne. To znaczy, żołnierze z koszarów musieli wyjść, wyjechać i wykonywać rozkazy te, które szły z KC. To prawda, poza... Ja nie chcę stawać w obronie stanu wojennego, bo tego się nie da bronić, ale poza kopalnią Wujek i kilkoma innymi przypadkami, jednakowoż ognia do ludności cywilnej czy do przeciwników nie otwierano. To nie... Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my żyliśmy i żyjemy cały czas w środowisku dość luksusowym i bezpiecznym. No mamy taką zieloną bańkę bezpieczeństwa, tak nam się wydaje. Nawet ta wojna w Ukrainie, która wybuchła w lutym zeszłego roku, która oczywiście podziałała na naszą wyobraźnię, te obrazki z bombardowanych miast, pomordowanych cywilów, żołnierzy, którzy zginęli na froncie, one oczywiście działają na wyobraźnię, ale to mimo wszystko to nie jest zderzenie się z działaniami bojowymi. Pan uczestniczył w takich działaniach bojowych i jak nasi żołnierze, którzy strzegą tej wschodniej granicy, psychicznie poradziliby sobie z tym, gdyby ci bandyci w liczbie, nie wiem, 100, 200, a może 3 czy 5 tysięcy przekroczyli tę granicę i poza wyłapywaniem ich, kuciem i wrzucaniem do policyjnego radiowozu czy do pojazdu Straży Granicznej, należałoby po prostu otworzyć do nich ogień, bo pewnie oni by użyli broni. Jak się do tego przygotować psychicznie? Powiem panu może troszeczkę na to pytanie inaczej. Dwa tygodnie temu byłem na takim pikniku militarnym Misja Wschód, na którym poza piknikiem, grupami rekonstrukcyjnymi był też rosomak z którejś z brygad. W tym rosomaku młode chłopaki i jeden doświadczony porucznik, z którym sobie później porozmawiałem, który był też na misji w Afganistanie. Które były na misji w Afganistanie i rozmawiając z tymi żołnierzami, mówią, że oni się strasznie cieszą, że mają tutaj w cudzysłowie frontowca, że jest z nimi dowódca, który był na wojnie, bo pod nim się całkowicie inaczej służy, całkowicie inaczej mają układane treningi, całkowicie inaczej dostają przekaz tego, jak wygląda wojna. A więc ja mam taką nadzieję, że w tym naszym wojsku i to jest to, co zyskaliśmy, jeżdżąc na, w cudzysłowie, misję na wojnę do Iraku i Afganistanu, nabyliśmy doświadczenia bojowego. To jest coś niesamowicie ważne. Jeżeli ktoś jest w działaniach bojowych, nie tylko trenuje, nie wie, że to się o 15 skończy i pójdziemy do domu, zjemy kanapki, a później do kina. Ja miałem tą świadomość, ale rozmawiając z tymi żołnierzami, razy ileś przeszło mi to przez głowę, że to jest jeszcze lepsza, większa wartość dodana, żeby mieć w wojsku doświadczonych żołnierzy i się ich nie pozbywać, tych, którzy brali udział w działaniach bojowych. Bo wtedy, będąc na granicy, oni wiedzą, jakie jest zagrożenie, oni wiedzą, jak rozmawiać ze swoimi żołnierzami, jak i dawać przykład. To jest coś, co myślę, że dzisiaj będzie kiełkować i kiełkuje, żeby ci, którzy nigdy nie walczyli, mieli wokół siebie właśnie tych doświadczonych żołnierzy. A mamy tych doświadczonych żołnierzy. Potrafimy wykorzystać tych, których szkolenie kosztowało dużo pieniędzy, którzy zainwestowali swój czas, swoje życie po to, żeby służyć wojsku i służyć Polsce. Co mam panu odpowiedzieć? No prawdę. Co mam panu odpowiedzieć przez ostatnie 8 lat, patrząc, że mówi się dzisiaj o czołgach, Heimarsach, mówi się o dozbrojeniu armii, o zrestrukturyzowaniu ją, a nie mówi się o tym, żeby zatrzymać w wojsku najbardziej doświadczonych oficerów i żołnierzy, nie dając im kolejne 500 zł, kolejne 800 zł, tylko żeby im stworzyć w wojsku środowisko pracy, żeby chciało im się tam zostać. Żołnierz to nie jest ktoś, kto jest oderwany od rzeczywistości, który nie uczestniczy w życiu społecznym, jego dzieci nie chodzą do szkoły, nie bierze udziału w służbie zdrowia i w sądownictwie.
całość funkcjonowania państwa powoduje to, że komuś się w swojej pracy coś chce albo nie chce. Można powiedzieć, że rozkaz wykonać, a to co, chcemy mieć tylko maszynki, które wykonują rozkazy, które są... Nie chcę użyć słowa, jak ci, co wyjechali w 81 roku na ulicę? Czy chcemy mieć świadomych żołnierzy? I dlatego, jeżeli pan mnie pyta poważnie, to trzeba stworzyć takie środowisko pracy żołnierzy, funkcjonariuszy, żeby chcieli pozostać tam jeszcze kolejny rok i to nie za 500 zł, tylko dlatego, że, w cudzysłowie mówiąc, praca w wojsku jest fajna. Czy my jesteśmy psychicznie przygotowani? Czy my jesteśmy przygotowani do wojny? Nie jesteśmy psychicznie przygotowani, bo na etapie wczesnoszkolnym uczymy się historii, ale nie uczymy się tego, jak zachować się, gdy w naszej najbliższej okolicy, na naszej ulicy albo w naszą szkołę trafi bomba, pocisk. A czy to chciałby pan, żebyśmy się tego uczyli? No właśnie, to jest pytanie. To jest pytanie, bo z jednej strony dobrze być przygotowanym do tego typu zagrożeń. Z drugiej strony, jak patrzymy na obrazki na przykład z Rosji, gdzie te dzieciaki kilkuletnie w mundurach biegają za trapami granatów czy karabinów, to trochę ciarki po plecach chodzą. I Rosja przygotowała społeczeństwo, które w stanie jest wytrzymać straty na wojnie w XXI wieku. 100 tysięcy, 200 tysięcy i 300 tysięcy. Tak przygotowała Rosja swoje społeczeństwo, że oddają swoich synów na rzecz wielkiej Rosji. My nie chcemy takiego przygotowania. My powinniśmy się przygotowywać do tego, że nasze geopolityczne położenie, a więc środkowa Europa, równina, jest terenem, gdzie od wieków toczyły się wojny i bitwy. I powinniśmy szykować nasze społeczeństwo do tego, żeby nie było zaskoczone, że jest wojna, bo mamy XXI wiek, mamy XXI, w którym wieku jesteśmy? W XXI. XXI, jakiś science fiction oglądałem, już jestem w XXI. Jeszcze w XXI nie jesteśmy, jeszcze chwilkę. A więc jesteśmy w tym XXI wieku, wojny światowe były w XX wieku i ich już nie będzie. Nie będzie? No właśnie. No właśnie, my się w Europie, przynajmniej tej środkowej i zachodniej, od wojen odzwyczailiśmy. Mieliśmy krwawą wojnę na Bałkanach. Niby daleko, niby niedaleko. Nie tak całkiem odległą. Później mieliśmy, mówię o naszym regionie, mniej więcej naszym regionie wojny. No bo praktycznie u nas w Polsce te przemiany w 89 roku przeszły bezboleśnie. Bezkrwawo, tak? Mieliśmy wojnę w Gruzji, mieliśmy wojnę w Czeczenii wcześniej, prawda, dość krwawe wojny i to nie działało specjalnie na wyobraźnię do momentu, kiedy... No Irak, Afganistan nam się kojarzą jakie takie egzotyczne kraje, które gdzieś są tam, gdzie się zawsze coś dzieje. Nikt się nie dziwi, że jest wojna w Izraelu, w Libanie, bo tam ona trwa od lat. Kolejna wojna w Syrii, która też trwa od lat. Więc patrzymy na film, na wojnę jak na film, a ona jest dzisiaj... już nie filmem, tylko jest za naszą granicą, bardzo blisko. Spójrzmy na chwilę na to, co jest w tym momencie kluczowe, czyli ten element wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czy zabicie Prigożyna, bo tak to chyba trzeba interpretować, prawdopodobieństwo wypadku katastrofy lotniczej, oczywiście jakieś jest, ale... Ale raczej, możemy się oszukiwać. Ale raczej niewielkie. Czy to, co się wydarzyło z Prigożynem i to, co się dzieje na Kremlu, to jest jakiś optymistyczny sygnał dla Kijowa, czy wręcz przeciwnie? To pokazuje, że Putin jest, no to, że jest bezwzględny, to wiemy, ale że jest również bezwzględny w stosunku do swoich i jest całkowicie zdeterminowany. Morale żołnierzy rosyjskich na pewno mocno upadło. Morale oficerów i kadry wyższej jest słabe, ale są bardzo przestraszeni, no bo jeżeli jest to zrobić w stanie watażce, który ma miliardy albo miliony na koncie, to co jest w stanie zrobić z nas, jeżeli nie wy
wykonamy rozkazy. A więc myślę, że to mielenie rosyjskiego żołnierza będzie tam trwało ciągle. Putin idzie, myślę, że na mocne takie przeczekanie. No, a teraz Putinowi jak najdłużej zależy, żeby ta wojna trwała. Już wie, że nie pokona Ukrainy. Będzie się cofał, będzie troszkę kontratakował i będziemy szli i czekali kolejnej zimy, żeby tą infrastrukturę krytyczną i wymęczyć Ukrainę przez kolejny rok. Pytanie, co się wydarzy na świecie. To jest taka dla nas informacja, żeby odciążyć swoje wojska, żeby świat mniej pomagał Ukrainie, żeby móc mieć jakiekolwiek zdobycze. To dzisiaj o to idzie. Idzie dzisiaj przede wszystkim, myślę, o Krym, żeby mieć czym handlować. Rosja nie może sobie pozwolić całkowicie na przegraną i na odejście z Ukrainy. I myślę, że ten Krym jest kluczowy i o niego właśnie, jeżeli dzisiaj obserwujemy i patrzymy, co się dzieje na tym froncie, to ten Krym jest kluczowy i dla jednej, i dla drugiej strony. Ta linia frontu, która jest, ona się będzie przecinała w jedną, w drugą stronę. Rosjanie ją tak mocno minują, że mając doświadczenie trochę wojskowe, to jeżeli minujesz sobie cały pas ziemi, to wiesz, że też go nie pokonasz. A więc odgradzasz sobie możliwość dojścia do ciebie drugiej strony, ale też swoich wojsk tam nie wyślesz. Czyli mówiąc krótko, Rosjanie pogodzili się z tym, że całego terytorium Ukrainy nie zdobędą. Mało tego, że ta granica, ta tymczasowa granica, to jest maksymalny ich zasięg zdobyczy terytorialnych. Tak, tutaj to całkowicie tak z mojej analizy wynika, że tu są w stanie postawić kropkę i walka o Krym, bo to jest jednak taka perełka. No i prestiżowa rzecz. No, tak? Oczywiście. Morale żołnierzy ukraińskich jest bez wątpienia dużo wyższe niż morale żołnierzy rosyjskich. Niemniej jednak z Ukrainy, co już dopływają, napływają niepokojące sygnały. Zełenski rozlicza swoich dowódców, dymisjonuje ministrów. Poziom korupcji, wiadomo, w Ukrainie jest olbrzymi. Pytanie, czy te ostatnie afery, między innymi związane z punktami werbunkowymi i tym, że część Ukraińców mogła się za łapówki wykupić od służby wojskowej, to jest rzeczywiście poważna afera i to jest duży problem dla Ukrainy. Czy to jest też takie działanie stricte polityczne? W momencie, kiedy front nie przesuwa się jakoś nazbyt mocno, kiedy ta kontrofensywa, którą niektórzy nie chcą, żeby tego nazywać kontrofensywą, nie idzie tak spektakularnie, jakby można oczekiwać, to trzeba wskazać tych, którzy politycznie za to odpowiedzą. Znowu odwołam się do tego żołnierza, który jest na samym dole. Proszę sobie popatrzeć, że ten konflikt już, ta wojna trwa już 1,5 roku. Kto zginął, już zginął. Kto jest ranny, ten jest ranny. Ale trzeba następnych, którzy będą ginąć i następnych, którzy będą ranni. To jest pierwsza rzecz. Wszyscy ci, którzy biorą udział w wojnie, myślę, że mają psychę strasznie zoraną, że tak powiem. I nie widzą przestrzeni, żeby móc powiedzieć, że jeszcze miesiąc, jeszcze dwa wytrzymamy i to się skończy. Tylko też już mają świadomość tego, że ta wojna będzie trwała i trwała. I proszę sobie znaleźć w społeczeństwie osoby, które zero-jedynkowo wszyscy będziemy w to szli dalej. Mój brat, moja siostra, mój kolega. Czy jednak jest przestrzeń na to, że wiecie co, to i tak dużo od nas nie zależy i spróbujemy się wykręcić z tego. To jest to, z czym się mierzy dzisiaj Ukraina. Wszyscy tam na Ukrainie są zmęczeni. Myślę, że sam prezydent Zełenski jest bardzo zmęczony. On codziennie rano się budzi w państwie, które się nie rozwija, tylko które walczy. Każdy jego minister ma dokładnie to samo. I myślę, że nie jeden wojskowy i nie jeden minister oddycha z ulgą, że został wyrzucony i że jest w dymisji, bo ma chwilę odetchnięcia. Będą następni. Tylko czy następni nie będą robić tego samego? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Potencjały Rosji i Ukrainy są różne, nawet te potencjały ludnościowe. Pytanie, czy nabór do wojska, powołania, które mają miejsce w Ukrainie i jak widzimy,
to sito jest z wielkimi oczkami, tak, że tam duża część tych rekrutów umyka ukraińskim służbom, ukraińskim żołnierzom. Czy to jest duży problem dla Ukrainy? To jest duży problem, bo poza tymi, którzy walczą, musi też być społeczeństwo, które pracuje codziennie. Proszę sobie zobaczyć, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Tam w stoczniach, w fabrykach zaczęły pracować kobiety, tak, bo mężczyźni poszli na wojnę. To samo się działo w Związku Sowieckim w czasie II wojny. Tylko że dzisiaj mamy już inne społeczeństwo. Wtedy te kobiety, czy w ogóle my jako społeczeństwo, nie rozróżniać mężczyzn czy kobiet, inaczej funkcjonowaliśmy. Mieliśmy inny światopogląd, innej rozrywki, inną, nie wiem, czy chęć życia można mieć inną. A to proszę sobie wyobrazić, że w tym społeczeństwie ktoś, kto, nie wiem, pracował w balecie, śpiewał, był nauczycielką, dzisiaj jest powiedziane, sorry, nie uczymy naszych dzieci w tym roku, tylko będzie pani pracowała w fabryce na tokarce, bo jest wojna. Trudne. A pani mąż i syn pójdą do wojska i będą walczyć. Nie wiemy, czy wrócą na święta, bo jest wojna. To jest właśnie to zderzenie cywilizacyjne. To jest to, o czym mówiliśmy, że Rosja sobie wychowała społeczeństwo, które jest w stanie przymknąć oko i nie zmobilizować się, żeby obalić dyktatora po stratach 100, 200, 300 czy nawet pół miliona obywateli. To jest cywilizacyjna przepaść pomiędzy naszymi wartościami. Tak uważam. Będąc na wakacjach, przejeżdżając przez Wiedeń, przysłuchiwałem się takiej rozmowie dwóch Ukraińców. Jeden z nich pracował jako obsługa hotelu, drugi był gościem tego hotelu i panowie po rosyjsku rozmawiali na temat plotki, która się pojawiła, że te służby rekrutacyjne zostały z Ukrainy wypuszczone w Europie po to, żeby ścigać tych, którzy w nielegalny sposób Ukrainę opuścili. Czy to jest realny scenariusz, czy to jest takie opowieści dziwnej treści? Myślę, że my jako Unia Europejska czy Zachód to sobie nie pozwolimy na to, żeby na siłę kogoś wywieźć na Ukrainę. Bez jego woli i zgody. Tak, bez jego woli i zgody, a więc na tyle się bezpieczni tutaj czują. Ale też nie wiemy, jakie narzędzia, nie chcę użyć słowa przymusu albo zachęty, są po stronie ukraińskiej. Nie ukraińskiej. Więc jeżeli są takie informacje, to nawet jeżeli jest to taki fake news, to on powoduje, że jednak tu jest myślenie takie, że trzeba kolejnych. A tu jednak tych zdrowych mężczyzn, którzy są po tej stronie europejskiej, jest jednak bardzo dużo. I ostatnie pytanie pozwolę sobie zadać. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym kończy się wojna. Ona wcześniej czy później się zakończy, chociaż... No była kiedyś wojna 30-letnia. To nawet 100-letnia była. No. Wojna koreańska formalnym pokojem też się nie zakończyła. Czy w momencie zakończenia wojny, w której żadna ze stron nie odnosi pełnego sukcesu, to znaczy, krótko mówiąc, Rosji nie udaje się podbić Ukrainy, a Ukrainie nie udaje się odzyskać terenów zajętych przed 2014 rokiem, czyli jest jakaś forma kompromisu, być może wymuszonego przez państwa Zachodu, czy takie zawarcie traktatów pokojowych gwarantuje nam zachowanie pokoju w tej części Europy, w tej części świata na długo, czy to tylko będzie przypudrowanie problemu, który eksploduje za chwil kilka? Na pokolenie, na dwa? Na 10, może nie, 15, 20 lat? To i tak długo. To i tak długo. To i tak długo. Popatrzmy sobie na konflikt i granicę libańsko-izraelską. Prawda? Tam cały czas się gotuje. Syria, czy jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, że na terenie Syrii zapanuje pokój? Ja w niego nie wierzę na chwilę obecną. I dokładnie tak samo po tym wszystkim, co się wydarzyło na Ukrainie, to nie gwarantuje nam to już pokoju, bo proszę pamiętać o tym, że tam jest wiele pękniętych i zranionych serc. I nawet jak politycy
podpiszą pokój, to ci wszyscy, szczególnie po stronie ukraińskiej, zostaną z zadrą w stosunku do Rosji. Dziękuję ślicznie. Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, były żołnierz jednostki GROM, był moim Państwa gościem. Państwo zostańcie z nami. Za chwilę Bartłomiej Radziejewski, politolog i założyciel Nowej Konfederacji. Zapraszam za chwil kilka. Zażądaliśmy od władz w Mińsku, od reżimu Łukaszenki, natychmiastowego opuszczenia przez grupę Wagnera terenu Białorusi oraz natychmiastowego opuszczenia strefy przygranicznej przez nielegalnych migrantów gromadzonych tam przez służby białoruskie i odesłanie tych migrantów do krajów ich pochodzenia. Jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu, niezależnie od tego, czy będzie to granica polska, litewska czy łotewska, bo my graniczymy z Białorusią, zastosujemy natychmiastowe retorsje. Zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne, które do tej pory są otwarte. Zarówno osobowe, jak i towarowe. I mechanizmy, o których dzisiaj rozmawiamy, będą również dotyczyły granicy z Rosją. Jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu, jeśli dojdzie na jakimkolwiek punkcie naszej granicy do użycia broni przez wrogów naszych państw i bezpieczeństwa naszych obywateli, podejmiemy błyskawiczne, solidarne i wspólne działania. Witam Państwa ponownie. Hubert Biskupski, Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki, a naszym kolejnym gościem jest Bartłomiej Radziejewski, politolog. Dzień dobry i założyciel Nowej Konfederacji. Dzień dobry. To pozwolę sobie zadać to pytanie, które zadaliśmy naszym widzom, internautom. Czy Prigożyn na pewno nie żyje? Nie wiadomo. Czyli bierze pan pod uwagę taki wariant, że to jest jakaś wielostopniowa mistyfikacja? Biorę absolutnie. Co więcej, jestem zdania, że to jest maskirowka, to jest maskowanie operacyjne, udawanie, znaczy ten cały bunt był. Na początku tak nie uważałem, ale z czasem się przekonałem do tej hipotezy. Co pana sama śmierć Prigożyna jest tutaj mniej ważna i ona w gruncie rzeczy nie ma. Co pana przekonało do tego, że ten bunt to była maskirowka? To, że wersja, w której to było autentyczne wydarzenie, nie klei się, a w każdym razie klei się dużo mniej niż wersja maskirowki. Mianowicie, Putin w wyniku tego na poziomie publicznego odbioru wydarzenia został w sposób spektakularny upokorzony i osłabiony. Gdyby do tego rzeczywiście doszło, to by znaczyło, że na scenę rosyjską polityczną wkroczył niezwykle potężny gracz lub grupa graczy, która jest zdolna do takiego miotania jedynowładcą, carem współczesnym, prawda? Więc gdyby ta grupa rzeczywiście doszła do głosu, co nie jest wykluczone i co początkowo z wypiekami śledziliśmy, ja również śledziłem, no to musiałby być jakiś ciąg dalszy. Tymczasem nie było. Przez dwa miesiące nic kompletnie się w tej dziedzinie nie wydarzyło. Putin nie został zmuszony do żadnych ustępstw, nie było żadnej wojny domowej, nie było żadnej zimnej wojny domowej, nie było żadnej widocznej, wyraźnej walki frakcji. Nic kompletnie się nie wydarzyło. To mnie przede wszystkim skłania do tego, że to była maskirowka, ale jest tego więcej. To znaczy, nie wiem jak wojskowy, który był przed chwilą, ale wojskowi, z którymi rozmawiałem, na przykład generał Leon Komorniński, uważają, że nie jest możliwe przejście 800 km w jeden dzień wojskowego marszu. To jest co najmniej kilkudniowy marsz wojskowy. Tymczasem Prigożyn przeszedł taki dystans, co wskazuje nam potencjał mistyfikacji. Co więcej, jak jest możliwe, że Prigożyn przez długie tygodnie wygrażając w sposób eskalujący kierownictwu państwa rosyjskiego, kierownictwu armii, nie poniósł żadnych konsekwencji, tak? Nie tylko nie poniósł żadnych konsekwencji, ale nawet nie został poddany obserwacji na tyle istotnej, żeby jakoś utrudnić mu to, co zrobił. No bo przecież jako żywo zanosiło się na to i wiedzieli o tym Amerykanie, wiedzieli o tym inni. Jak jest możliwe, że rosyjski kontrwywiad, służby i tak dalej nie wiedziały o tym i nic kompletnie nie zrobiły? No to jest albo możliwe poprzez to, że to była inscenizacja uzgodniona z Putinem, albo poprzez to, że ktoś niezwykle potężny kontroluje struktury siłowe państwa rosyjskiego lepiej niż Putin. Ale tej drugiej wersji nic jak dotąd nie potwierdza. Pan postawił taką tezę, że ten bunt, czy mistyfikowany bunt Prigożyna umocnił pozycję
Putina. Skąd taka interpretacja? Ano stąd, że jeżeli ktokolwiek chciałby coś ugrać na tym osłabieniu Putina, które zostało do publicznej wiadomości podane tak czy owak, no i na gruncie teorii maskirowki ono było po to właśnie, żeby wszyscy chętni do tego, żeby jakoś uszknąć coś z fruktu. Wierzyć, że Rosja jest słaba, a Putin chyli się ku upadkowi. Tak, albo że chociażby, że można się jakoś lepiej skooptować w systemie, prawda? Czyli może niekoniecznie obalić Putina, ale na przykład zmusić go do jakichś ustępstw na swoją rzecz, prawda? I to jest aspekt wewnętrzny, natomiast jest oczywiście też aspekt zewnętrzny, czyli jak świat reaguje na to. No to wszyscy, którzy mieli to okazję zrobić, mieli na to 2 miesiące. I co się stało? Nic się nie stało. Nikt nie podniósł głowy w sposób wyraźny w Rosji, nic się szczególnego, to o tym już mówiliśmy, nie wydarzyło w samej Rosji. Świat dał do zrozumienia, w szczególności Zachód, w sposób bardzo wyraźny, że nie chce ani rozpadu Rosji, ani upadku Rosji, a nawet poważniejszej destabilizacji. Nie chce rozpadu Rosji, to nawet expressis verbis zostało powiedziane, tak? Wielokrotnie przy okazji tej sprawy, tak. Oczywiście niektórzy podnoszą tutaj, że to było niby oczywiste zawsze, tylko że ja też jestem zdania, że tak myślą Amerykanie od dłuższego czasu, tylko zawsze jest kwestia zmiany celów potencjalnej w czasie, prawda? Mamy jednak ostrą wojnę, mamy zwalczanie Rosji przez Stany Zjednoczone i państwa Zachodu, no i elity rosyjskie mogły się zastanawiać, czy nadal obowiązuje doktryna nieosłabiania nadmiernego Rosji. Zwłaszcza w kontekście deklaracji wsparcia dla Ukrainy, dopóki to będzie potrzebne i tak dalej. Więc uzyskali to. Elity zachodnie bardzo wyraźnie to powiedziały wielokrotnie w trakcie trwania tej sprawy. Co więcej, Amerykanie powiedzieli Ukraińcom, nie eskalujcie, nie wykorzystujcie tej sytuacji, prawda? Nie chcemy, żebyśmy byli obciążani tym, że doprowadziliśmy do ewentualnej destabilizacji w Rosji. Cenna wiedza, która została przy tej okazji zdobyta. Tak więc Putin wychodzi wzmocniony w tym sensie, że zebrał dodatkową wiedzę, że ujawnił, że nikt nie jest w stanie mu zagrozić, mimo tak spektakularnego osłabienia zaprezentowanego w publicznym oglądzie. Czyli mówiąc wprost, wypunktował zdaniem pana Zachód i pokazał, no coś, co jego zdaniem stanowi słaby punkt Zachodu. Nie tyle może wypunktował Zachód, co odsłonił w sposób ewidentny i zaktualizowany, tak, na gruncie obecnej sytuacji, obecnej wiedzy, że Zachód nie chce ani jego upadku, ani tym bardziej upadku Rosji. No i na koniec dnia okazał się również człowiekiem, który finalnie groźby dotrzymał. Tak? Początkowo się ośmieszał, mówiąc Prigozhinowi, będziesz zniszczony za to, co robisz, po czym nic nie wydarzyło. Co więcej, miał miejsce groteskowy deal, którego maherem, jak mieliśmy wierzyć, był Aleksandr Łukaszenka, niespodziewany tytan światowej polityki, prawda? Zmuszający tutaj i cara, i jego potężnych konkurentów do uzgadniania określonych kompromisów. Więc teraz Prigozhin, tak przynajmniej zostaliśmy poinformowani, nie żyje. Sprawa jest zakończona. Zdrajcy i przeciwnicy Putina nie mogą liczyć na litość, tak jak było zawsze. Czyli na gruncie rosyjskiego systemu władzy, to jest specyficzny system władzy, tak? Car nadal realnie rządzi. Można było w to wątpić, zwłaszcza na kanwie tego, że nie dotrzymał groźby, bo to jest jeden z podstawowych takich wyznaczników realnego rządzenia Rosją. Dzisiaj już takich wątpliwości nie ma. A więc kto miał czas, miał te 2 miesiące. Kto miał okazję, miał te 2 miesiące. Ten czas już się skończył. A co się zdaniem pana w takim razie z Prigozhinem stało? Został gdzieś do Afryki wywieziony? Objawi nam się, czy generalnie zdecydował się na to, żeby zmienić swoją tożsamość i wygląd i będzie teraz korzystał z tych fruktów, które nagromadził przez lata? Myślę, że jest dość prawdopodobne, że jako aktor i gracz, który dobrze wykonał rozpisaną dla niego rolę i przysłużył się celom Władimira Putina, obecnie gdzieś śledzi nasze media i ekscytację na jakiejś rajskiej wyspie i śmieje się z tego w wygodnych i miłych okolicznościach przyrody. Ale myślę, że jest również możliwe, że realnie został zabity jako osoba, która zbyt dużo wiedziała, była zbyt niebezpieczna za tą sprawą i nie żyje. Myślę, że politycznie to nie ma większego znaczenia dla nas. Prigozhin nie jest tutaj sam w sobie istotną postacią, jego śmierć czy życie nie jest dla nas istotną postacią. Istotne jest to, że zostało podane do publicznej wiadomości i to jest fakt polityczny, że Prigozhin nie żyje, a Putin gruźb dotrzymuje. Rosjanie chcieli zneutralizować strategicznie Ukrainę, osłabić jej kurs prozachodni. Obie strony są w spektrum swoich celów minimum. Dyskusja o realnych gwarancjach bezpieczeństwa została zakończona.
Im dłużej trwa ten konflikt, tym lepiej dla Polski. Nie możemy wyzbywać się sprzętu wojskowego bez jasnego planu jego uzupełnienia. To jest dość kontrowersyjna teza, że im dłużej trwa konflikt rosyjsko-ukraiński, tym lepiej dla Polski, patrząc na konsekwencje chociażby gospodarcze. Dlaczego? No bo ponosimy tego dość duże koszta. Nie samej wojny. Ponosimy koszta zbrojeń, których uruchomiliśmy na wielką skalę. Zbrojeń, ale również wysokiej inflacji, wysokich cen surowców energetycznych. No, są realne koszta, które wynikają z tej wojny. To prawda, jednak surowce wróciły do mniej więcej poprzednich rejestrów. Inflacja miała inne przyczyny i była przed tą wojną. Nie tak wojna jest jej główną przyczyną i też zresztą, nawiasem mówiąc, maleje w ostatnim czasie. Natomiast Polska bardzo dużo zyskuje geostrategicznie na tej wojnie. Polskę w pierwszych miesiącach tylko i tygodniach tej wojny odwiedziła większa liczba ważnych postaci z Ameryki, łącznie z szefem wywiadu, prezydentem, wiceprezydent i tak dalej, niż przez wiele poprzednich lat. Co jest oczywiście tylko taką wierzchnią warstwą, czubkiem góry lodowej, ale jest symbolem tego, jak znaczenie Polski wzrosło. Na ile to wykorzystujemy, to jest inna sprawa. No właśnie, ale czy potrafimy to wykorzystać? Bo oczywiście mieliśmy swoje momentum, tak? Tych pierwszych kilka, czy nawet kilkanaście miesięcy po rosyjskiej agresji. Nasza dyplomacja pokazywała swoją powiedzmy, siłę. Pytanie, czy my to będziemy potrafili wykorzystać długofalowo w kontekście odbudowy Ukrainy, w kontekście wykorzystania funduszy zewnętrznych na zbrojenia? Czy to jest tylko tak, że otworzyliśmy nasze serca i portfele, pokazaliśmy, jacy jesteśmy otwarci i jak silnie Ukrainę wspieramy, oczywiście również we własnym interesie, bo to nie jest tylko i wyłącznie działalność o charakterze humanitarnym, zatrzymując Rosję w Ukrainie, bronimy swojej integralności terytorialnej i swoich granic, ale za chwilę może do tego przejdę w kontekście rozmów ukraińsko-niemieckich i tych ruchów na scenie w Kijowie. Czy my jesteśmy w stanie, tak patrząc długofalowo, wykorzystać to, w co zainwestowaliśmy w Ukrainę? W stanie moim zdaniem jesteśmy, ale tego nie robimy w zasadniczym stopniu, moim zdaniem. Polska mogłaby dużo więcej wygrać na tej sytuacji. Ma wszelkie papiery na przykład do tego, żeby być w tym dyrektoriacie nieformalnym transatlantyckim, który koordynuje politykę Zachodu względem Ukrainy. Tam są oczywiście Stany Zjednoczone, Londyn, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy. Przy czym takie Włochy pełnią nieporównanie mniejszą rolę w tej wojnie, już nie mówiąc o tym, jakie ryzyko podnoszą w ewentualnej eskalacji, prawda, niż Polska. Polska powinna być w tym gremium, nie jest, ponieważ tego nie podnosi, ponieważ się o to nie stara, ponieważ o to nie walczy. Uważam też, że Polska mogłaby dużo mocniej stawiać sprawę tego, żeby uzyskać znacznie więcej technologii przede wszystkim amerykańskich, bo to jest coś, o co realnie warto grać. I tym Amerykanie są w stanie się dzielić, ale również ciężkiego natowskiego i amerykańskiego sprzętu w Polsce i więcej amerykańskich i natowskich żołnierzy w Polsce, jeszcze więcej niż mamy. Oraz rozmaite inne koncesje, w tym takie rzeczy, na przykład jak sytuacja w Europie, prawda? Czyli doprowadzenie do tego, żeby Polska nie była tak grillowana na forum europejskim, niezależnie od słuszności, niesłuszności i co kto sądzi, ale takie rzeczy również się podnosi przy tej okazji. Jest wiele innych rzeczy. Uważam, że ta sytuacja jest też okazją do wielkiej reaktywacji polskiej polityki północnej i odnowy relacji z państwami nordyckimi, których część teraz wchodzi do NATO, co zmienia na korzyść dużą naszą sytuację geostrategiczną, zwiększa naszą głębię strategiczną i tak dalej. Natomiast my nie mamy relacji właściwie z tymi państwami. I to już się ciągnie nie tylko przez ostatnie 30 lat, ale przez ostatnie kilkaset lat. My nie mamy porządnej polityki północnej od kilkuset lat i teraz właśnie jest świetna okazja, żeby ją reaktywować. Nic nie zrobiliśmy właściwie w tym zakresie, a można by to zrobić. Na przykład przedstawiając w sposób spektakularny polskie poparcie dla akcesji Szwecji i Finlandii. Finlandia już załatwiona sprawa, więc ten pociąg już odjechał, Szwecja jeszcze tam się tli, więc jeszcze można by to zrobić i występując na przykład z próbą mediacji z Turcją, żeby to zrobić i stawiając na szali podniesienie relacji na wyższy poziom. Wiele innych rzeczy, podniesienie kwestii Królewca, zredefiniowanie stosunku do Białorusi można by przy tej okazji zrobić. Zredefiniowanie, czyli? Jeżeli chodzi o Królewiec czy o Białoruś? Nie, o Białoruś.
Myślę, że Zachód miał dotąd fundamentalnie błędny stosunek do Białorusi. Paradoksalnie to od amerykańskich analityków ostatnio słyszę, że on się ulega pewnej rewizji, a nie od polskich. To znaczy Zachód traktował Białoruś wyłącznie w kategoriach uniwersalizmu liberalnego, tak? Czyli jako obiekt, który jeżeli będzie demokratyczny i prawo-człowieczy, tak, to będzie, może być z nami. Jeżeli nie, to spadajcie na szczaw, mówiąc brzydko, tak? A my powinniśmy patrzeć na Białoruś trochę jak na państwa Bliskiego Wschodu. Jak na przykład Amerykanie patrzą na niektóre państwa Bliskiego Wschodu. Jak na Arabię Saudyjską, prawda? Amerykanie ukuli takie brzydkie stwierdzenie jakiś czas temu, że są nasze sukinsyny i nie nasze sukinsyny, prawda? Więc tolerujemy dyktatorów, łamanie praw człowieka i tak dalej wtedy, jeżeli idą za tym ważne interesy geostrategiczne. Ja nie mówię o jakimkolwiek przymykaniu oka na cokolwiek złego, co się dzieje na Białorusi, tylko o rozróżnieniu dwóch podstawowych rzeczy. Czy lubimy Łukaszenkę i czy nie lubimy Łukaszenki i od tego, czy Białoruś jest bliżej Rosji, czy dalej Rosji. Naszym podstawowym interesem nie jest to, żeby na Białorusi była demokracja i prawa człowieka, tylko żeby Białoruś nie była w rękach Putina i w ogóle Rosji, ponieważ to radykalnie pogarsza naszą sytuację geostrategiczną, na przykład wydłużając efektywną granicę z Rosją trzykrotnie. Trzykrotnie. I to się stało również w wyniku naszych błędów w polityce wobec Białorusi, ale to było powszechne na Zachodzie. Tylko że dla Zachodu Białoruś nie ma takiego znaczenia geostrategicznego jak dla nas. Dla nas ma fundamentalne, dla Amerykanów czy Niemców to jest mało istotny pas ziemi między Polską a Rosją. Czy w ogóle w tym momencie jest przestrzeń do takiej dyskusji na temat wciągnięcia Białorusi w orbitę wpływów zachodnich? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Mówię, ostatnio to u Amerykanów czytałem, że oni zaczynają dochodzić do wniosku, że za bardzo odepchnęliśmy Białoruś to właśnie zero-jedynkowością w stawianiu spraw demokracji i praw człowieka. Co więcej, to Łukaszenka ostatnio znowu po serii bardzo złych sygnałów względem Polski nagle zaczyna wysyłać pozytywne sygnały względem Polski. Ogłosił ostatnio, że nakazał premierowi nawiązać relacje z Polakami i że Polacy są ważni i że jakieś formuły otwarcia na Polskę i na Zachód bada na nowo. Z każdej takiej sytuacji należy moim zdaniem korzystać i należy badać przynajmniej możliwości, co można zrobić po to, żeby w jak największym stopniu wstrzeliwywać tam interesy polskie i zachodnie, a jak najbardziej wypychać rosyjskie. Mówiąc im, spadajcie z naszego horyzontu i idźcie w ramiona Rosji w sytuacji, w której nie spełniacie naszych wymogów ustrojowych i dotyczących praw człowieka, sami sobie strzelamy w kolano. Spójrzmy na chwilę na to, co się dzieje w Ukrainie. Kto rządzi Ukrainą? Prezydent Zełenski, czy oligarchowie, czy jeszcze ktoś inny? Skomplikowane pytanie. No, nie ma powodu, wydaje mi się, kwestionować władzy prezydenta Zełenskiego. Natomiast oczywiście nie zmieniło się na Ukrainie nagle wszystko w ten sposób, żeby ogromna władza oligarchów przestała w ogóle istnieć. Ewidentnie zostali osłabieni w trakcie tej wojny, ale to nie jest tak, że nie odgrywają żadnej roli. Nie jest oczywiście też tak, że prezydent Zełenski jest jedynowładcą, który może dyktować wszystko i nie musi się liczyć z grupami interesów. Każdy przywódca musi się liczyć z grupami interesów. Natomiast no też przywództwo w warunkach wojny jest jego silne i ma też pewne specjalne uprawnienia z tym związane, prawda? Okej, od strony formalnej jak najbardziej. Natomiast widzimy, po pierwsze wiemy, że jest i była wcześniej, jest coraz silniejsza opozycja przeciwko prezydentowi Zełenskiemu. Mówię o panu Szmychalu, panu Achmatowie. W dużym uproszczeniu niektórzy analitycy mówią tak. Zełenski to są Stany Zjednoczone. Szmychal to są Niemcy. To jest niby to samo, bo w sytuacji wojny i zagrożenia integralności terytorialnej i pieniądze, i sprzęt, i pomoc humanitarna napływa i stąd, i stąd. Natomiast w pewnym momencie ta wojna się zakończy. I ta orientacja albo na Waszyngton, albo na Berlin może mieć dość istotne znaczenie. Jest tak, czy to jest jakieś uproszczenie? Jedno i drugie. Na pewno orientacja ma znaczenie, natomiast myślę, że Ukraińcy w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą w sytuacji, w której mogą wybrać jednych zamiast drugich. Będą musieli wybierać i Amerykę, i Niemcy do pewnego stopnia. Pytanie tylko o rozłożenie akcentu. No właśnie. Może być bardziej proamerykańskie, bardziej proniemieckie. No właśnie. Oczywiście Amerykanie zainwestowali w Ukrainę, w obronę Ukrainy olbrzymie środki
i odgrywają tam już wcześniej odgrywali tam bardzo istotną rolę. Niemniej jednak Niemcy są bliżej. Niemcy są bliżej, Niemcy mają długą tradycję relacji z Ukraińcami, Niemcy mają wielkie plany co do odbudowy Ukrainy i tak dalej i tym podobne. Niemcy są też sposobem na jakieś tam dochodzenie do spraw z Rosją, jakieś tam lewarowanie Polski na wiele rzeczy. Niemcy są w końcu najważniejszym państwem Unii Europejskiej, do której aspiruje, a nie Stany Zjednoczone. Dokładnie, zakładając, że te aspiracje są autentyczne i poważnie traktowane, no to bez wsparcia Niemiec one nie zostaną zrealizowane. Tak. Chciałem zapytać o, rozmawialiśmy o tym momentum Polski, o tym, że wojna w Ukrainie jest okazją do tego, żeby pokazać swoją siłę i zbudować swoją siłę. Ale coraz częściej widzimy i słyszymy, że po zakończeniu tejże wojny i po rozpoczęciu odbudowy Ukrainy, tak naprawdę, oczywiście poza Amerykanami, którzy tam będą odgrywali dość istotne znaczenie, wejdą tam firmy niemieckie, francuskie, a nie polskie, na które ostrzyliśmy sobie pazurki i zęby. Myślę, że w sytuacji, w której będzie efektywna odbudowa Ukrainy, bo to bynajmniej nie jest scenariusz oczywisty, do tego musi zostać szereg warunków spełnionych, żeby ta odbudowa na wielką skalę się odbyła, taką, której Ukraina potrzebuje, i żeby rzeczywiście można tam było robić dobre interesy. To polskie firmy na pewno tam będą. Tylko to nie jest pytanie, czy polskie firmy tam będą, tylko czy będą tam w stopniu, w którym chcielibyśmy, żeby były, i w stopniu adekwatnym do naszego zaangażowania w pomoc Ukrainie, która jest bezprecedensowa, ogromna, i przywódcy ukraińscy sami nieraz podnosili, że bez Polski Ukraina by padła. Ta teza może być nieco przesadna, ale niewątpliwie odegraliśmy ogromną rolę i dalej odgrywamy we wspieraniu Ukrainy, i wydaje się, że ewentualny udział, tak? Nikt dzisiaj nie jest pewien, co będzie, ale wszyscy się przygotowują, wszyscy długofalowo myślący gracze na czele z Niemcami i Francuzami przygotowują się również na wariant taki, że będzie odbudowa Ukrainy i żeby w związku z tym mieć najlepszą pozycję startową możliwą. I wyprzedzają nas od kilka długości w tym procesie. Oczywiście Polska nie ma szansy na prześcignięcie Niemców czy Francuzów w tym zakresie ze względu na wielokrotnie mniejszą gospodarkę, ale miałaby szansę na specjalne traktowanie związane z tym, że gdy Niemcy blokowali dostawy broni do Ukrainy, Polska ochoczo je wspierała i sama realizowała na wielką skalę. Pan wierzy w taki scenariusz wdzięczności, bo jednak w polityce i gospodarce to tak nie działa. Nie. Nie ma wdzięczności w polityce międzynarodowej. To jest nasz permanentny błąd. Już Adolf Bocheński, klasyk realizmu politycznego Polski, blisko 100 lat temu pisał: wdzięczność nie jest walutą stosunków międzynarodowych i tę prawdę warto sobie wyryć po prostu w głowach. Natomiast takie rzeczy po prostu się negocjuje, tak? To znaczy mówi się: kochani, dajemy wam to, to, to i to, zyskujecie na tym to, to, to i to, ale w zamian chcemy tego i tamtego. Problem, że nie podnosimy tego, i to się ciągle powtarza w naszej polityce. Pamiętamy te słynne kontrakty na odbudowę Iraku i tak dalej. I potem narzekanie na niewdzięczność Amerykanów. Pamiętamy niedawne słowa byłego ministra spraw zagranicznych o niewdzięczności Ukraińców. Ciągle to się powtarza, że liczymy na wdzięczność. To jest błąd. Trzeba negocjować i wystawiać rachunki, a nie liczyć na wdzięczność. Mówił pan, że im dłużej trwa wojna w Ukrainie, tym lepiej dla Polski, bo nasza pozycja rośnie. A kto tak naprawdę najbardziej zyskuje na tej wojnie? Chiny? Myślę, że Chiny i Stany Zjednoczone najbardziej zyskują na tej wojnie. Chiny, dlatego że stoją sobie na uboczu, zajmują dosyć wygodną pozycję wyczekującą, delikatnie wspierają Rosję, jednocześnie przedstawiają się jako zwolennik pokoju i ten, który powstrzymuje, cywilizuje Rosję przez na przykład wygrażaniem kwestiami atomowymi, prawda? A z drugiej korzystają na tym, że Rosja teraz zdesperowana taniej sprzedaje surowce energetyczne, że w Rosji można tanio kupować rzeczy, zwiększają zależność Rosji od siebie, co nie jest bagatelne, kontrolować w coraz większym stopniu, mieć wpływ na jednak mocarstwo potężne, atomowe i tak dalej. Rosja przekracza Chiny, chociaż jest wielokrotnie słabsza od nich w generalnych parametrach potęgi, to w kategoriach broni nuklearnej na przykład jest wciąż wielokrotnie silniejsza od Chin.
Stany Zjednoczone, dlatego że one ponoszą koszty duże tej wojny, ale z drugiej strony... Duże i nieduże, znaczy duże w kwotach bezwzględnych, natomiast jak spojrzymy, jaki to jest procent PKB amerykańskiego czy budżetu, no to to już nie są tak imponujące kwoty. To prawda. To prawda i co więcej jest pytanie o jakby stopę zwrotu z inwestycji. Tak? To jeżeli Amerykanie wydają ponad 100 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy w sprzęcie i w pieniądzach, to jest pytanie, jaki jest koszt alternatywny, prawda? I co za to kupują? Otóż kupują za to swoje fundamentalne interesy geostrategiczne oraz wśród których jest pewne osłabienie Rosji. Przypomnijmy, że przed ale taktem... znowuż nie ma wzmocnienia Chin, prawda? Bo Rosja rzeczywiście słabnie, natomiast ten główny konkurent, bo to jednak Chiny są głównym konkurentem Stanów Zjednoczonych, rosną w siłę. No właśnie, to jest jeden z kosztów, który Amerykanie ponoszą. I Amerykanie w ogóle niebagatelne koszty podnoszą, bo to nie są tylko koszty finansowe. Tak? 150 miliardów to jest jedna rzecz, ale na przykład dużym kosztem Amerykanów jest obecna dyskusja o dedolaryzacji. Na ostatnim szczycie BRICS uroczyście ogłaszano odchodzenie od dolara i co więcej te kraje czynią realne kroki na rzecz odchodzenia od dolara, co jest bardzo umiarkowane w skali globalnej, ale to się dzieje. Tak? I to kwestionowanie dolara ma związek z tym, że Amerykanie zrobili rzecz bezprecedensową w trakcie tej wojny, to znaczy zamrozili rosyjskie aktywa finansowe, około połowę ich, prawda? Czegoś takiego nigdy dotąd nie było. Dzisiaj kraje takie jak Rosja, ale też Arabia Saudyjska, Brazylia, Argentyna, Chiny oczywiście i wiele innych, wykorzystują to do tego, żeby kwestionować status dolara i międzynarodowego reżimu finansowego pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo poważny koszt tej wojny. Rośnięcie Chin jest kosztem bardzo poważnym tej wojny. Natomiast koszty byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie to wszystko, co Amerykanie dzisiaj płacą, dlatego że przypomnijmy, że przed taktem i genezą wojny ukraińskiej było ultimatum Putina, w którym on mówił, że przedstawia tu swoją potęgę konwencjonalną, która jest niebagatelna, prawda? Wojska lądowe rosyjskie nie mają równych w Europie wciąż, umówmy się, mimo wszystkich słabości, które pokazała wojna ukraińska. Nawiasem mówiąc, zostały raczej wybitnie źle użyte, niż są aż tak słabe, jak można by sądzić. Natomiast to miało być tak, że Putin chciał rzucić Ukrainę na kolana szybkim blitzkriegiem, prawda? A potem postawić tę dywizję u bram NATO i powiedzieć, jeżeli nie spełnicie naszych żądań, pójdziemy dalej. A te żądania obejmowały między innymi wycofanie wojsk natowskich z Europy Środkowo-Wschodniej i obrócenie całego naszego regionu z Polską na czele w członków NATO drugiej kategorii. Wycofanie w związku z tym znaczne lub całościowe Amerykanów z Europy i szereg innych rzeczy. To groziło zachwianiem globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie tylko pozycja w Europie w razie częściowej lub całkowitej realizacji tych żądań byłaby bardzo poważnie naruszona, ale Stany zostałyby skompromitowane także na zachodnim Pacyfiku wobec sojuszników, którzy są dla nich tak ważni, tacy jak Korea Południowa, Tajwan czy Japonia, w rywalizacji z Chinami. Więc to byłby znacznie wyższy koszt niż wszystko to, co Amerykanie płacą dzisiaj w związku z wojną ukraińską. Jak długo będzie trwała wojna w Ukrainie? Pytanie za miliard dolarów. Ale, gdybym je znał odpowiedź, ale dłużej czy byłbym krócej, bardzo zamożnym człowiekiem. Zdaniem pana. Myślę, że wojna się przedłuża na ten moment i są coraz większe szanse, że wykroczy poza ten rok, aczkolwiek wciąż nie wykluczałbym, że to może się zakończyć w tym roku. Rosja coraz wyraźniej sposobi się do dłuższej wojny. W tym roku to rozumiem jakąś formą kompromisu. Tak. Czy zwycięstwem Ukraińców. Żadnego wariantu nie można wykluczyć, ale bardzo powątpiewam w to, że Ukraina jest w stanie, a zwłaszcza w tym roku, dokonać przesilenia na froncie, które mogłoby być zwycięstwem, tak jak ja je rozumiem i tak jak sami Ukraińcy je rozumieją, tak? Czyli odwojowaniem wszystkich lub przynajmniej większości z utraconych ziem. Oraz doprowadzeniem na przykład do tego, żeby Ukraina miała stabilizację państwowo-polityczną na tyle istotną, żeby efektywna odbudowa na gigantyczną skalę, bo tam potworne są zniszczenia wojenne, potworne, była możliwa. Więc nie wierzę w taki scenariusz, a na pewno nie bardzo wierzę w taki scenariusz w ogóle, a praktycznie wcale w tym roku. Nie jest wykluczone moim zdaniem, że w tym roku może dojść do pewnego nadwątlenia determinacji Zachodu dalszego w dziedzinie wspierania Ukrainy i w związku z tym Ukraińcy zostaną przymuszeni
do kompromisu, na przykład na obecnej linii rozgraniczenia lub czegoś podobnego. Natomiast myślę, że jest to stosunkowo jeszcze mało prawdopodobne i większe szanse rosną na to z czasem. Dlatego też Rosja, widząc stosunkowo dużą determinację Zachodu, ale też jej słabnięcie w czasie, wydaje się ostatnio przygotowywać coraz bardziej do dłuższej wojny. Dłuższej wojny trwającej powyżej tego roku, a być może nawet kilka lat. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Radziejewski, politolog, był moim Państwa gościem. Szanowni Państwo, zostańcie z nami. Za chwilę Jan Strzeżek i Jakub Banaś i powrót do polskiej polityki. Dziękuję bardzo. W Kielcach, w Skarżysku Kamiennej, wszędzie tam ludzie zapytają się ciebie, gdzie uciekasz, chłopie? My nie jesteśmy schroniskiem dla tchórzy. Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej, i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński, wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera, Romana Giertycha, na ostatnim miejscu. Tu jest Polska. Tak, proszę Państwa, tu jest Polska. Coraz bogatsza i piękniejsza, coraz bardziej zasobna, ale jeśli chodzi o tą Polskę lokalną, to nie mogę nie wspomnieć tego, że myśmy wydali na to, żeby ona się rozwijała, żeby w niektórych wypadkach zyskiwała to, co jest po prostu oczywistością. Co No, taka dyktatura to nie jest najgorsza. Witam Państwa serdecznie ponownie. Jan Strzeżek, Młoda Polska, Trzecia Droga. Jakub Banaś, Konfederacja. Dzień dobry. Dobry wieczór. Panowie, krótkie, szybkie pytanie, takie jakie zadaliśmy naszym widzom. Czy Prigożyn na pewno nie żyje? Nie wiem, natomiast można z łatwością tutaj zobaczyć, że Rosja to jednak jest państwo mafijne po prostu, tak? I tam normalną praktyką są w politycznych działaniach stosowane działania charakterystyczne dla mafii, więc czy tam żyje ten Prigożyn, czy nie żyje, nie wiem, nie mi to osądzać, natomiast najlepiej to pokazuje właśnie, z kim mamy do czynienia na wschodzie. Żyje, czy nie żyje? Czy żyje, czy nie żyje, niech piechu go pochłonie i niech z kart historii zniknie raz na zawsze, niech będzie w tych najciemniejszych odmętach historii, no oby się w tym piekle smażył. Dobra, panowie, kampanię wyborczą zdominował przynajmniej przez jakiś czas temat jedzenia psiego mięsa. Za sprawą Konfederacji. Za sprawą Konfederacji. No to wie pan co, pokazuje to miałkość naszej debaty publicznej, bo jeżeli temat psa okazuje się być istotny dla mediów, dla opinii publicznej tak zwanej, no to pokazuje, nie media ten temat wywołały. Nie, media ten temat pompują i zamiast zajmować się poważnymi, realnymi problemami, takimi jak inflacja, takimi jak wojna, takimi jak fasadowość naszego państwa, jak psucie tego państwa, zamiast żeby w kampanii wyborczej rzeczywiście skupić się na programie, na tym, co jest istotne dla Polaków, no to my gadamy o psie. Wie pan co, z mojego punktu widzenia, jako człowieka, który jest od niedawna w polityce, tej partyjnej polityce, no to jest po prostu kompletnie niepoważne. Musi się wam przyzwyczajać. No, staram się przyzwyczajać, ale wie pan co, nie chcę się do tego przyzwyczajać. Ja właśnie uważam i nie chcę być politykiem takim, z jakim mamy do czynienia. To znaczy nie chcę się przyzwyczaić, żeby żyć sprawami emocjonalnymi, drugorzędnymi w sytuacji, gdy... Dobra, rzeczywiście... krótkie pytanie. Jeżeli pan wejdzie do parlamentu, to... A pojawi się taki projekt, żeby mięso psie było dopuszczone na rynek, to pan zagłosuje za takim projektem, czy nie? Jeżeli pojawi się taki projekt? Mm-hmm. No nie wiem, to musiałbym zobaczyć, jakie będą szczegółowe ustalenia, dlaczego taki projekt w ogóle jest. W tym momencie w ogóle ten temat jakby spada z mojej agendy, bo dla mnie najważniejsze są kwestie takie, które dotyczą Polaków, dotyczą ich pieniędzy, dotyczą ich bezpieczeństwa finansowego. O tym też porozmawiamy. Znaczy, ja byłem zszokowany, jak zresztą chyba tydzień temu w tym studiu zresztą, Dobromir Sośnierz, poseł, jeden z liderów Konfederacji, ważny poseł tej partii, mówi, że no w sumie dla niego nie ma problemu, żeby jeść psy. Ja mam psa.
bardzo kocham swoją punię, 10-letnią suszkę Jack Russell Terrier. Nie zmienia to jednak faktu, że jak myślę o swoim psie, to raczej myślę, że z nią wyjdę na spacer, że kupię jakiegoś fajnego smaczka do tego, żeby sobie skubnęła, że razem się poprzytulamy, że psa pogłaszczę. No już na pewno nie traktuję swojego psa w kategoriach obiadu albo kolejnego dania. No nie ukrywam, że liczyłem się, że politycy Konfederacji zamiast sobie robić jaja z tego tematu, to raczej na twardo powiedzą, nie chcemy jeść słów. Ale to nie mówię o tobie, bo tu jeszcze jakby wiem, że ty psów nie będziesz jadł. No normalny jesteś, nie będziesz jadł psów. Ale jak obserwuję zachowania polityków Konfederacji w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, którzy w sumie robią ha, 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 w sumie jedzmy psy, będzie zabawnie, no to jest jakaś skrajna patologia. To znaczy, ja zawsze taką tezę stawiam, że Konfederacja dużo mówi o tym, że to gospodarka, ważne postulaty, wrócenie tak stolika, tak a potem finalnie się okazuje, nie chcemy Żydów, będziemy wyjeść psy. Janek, używasz teraz argumentów. Ja mogę cytaty przytoczyć polityków Konfederacji. Nie twoich. Nie, bo ty tak nie mówisz. Nie zgadzam się. Konfederacja, tak mówią. Konfederacja właśnie bardzo dużo mówi o programie i stara się, żeby ta debata publiczna i kampania wyborcza opierała się wokół programu, bo sam Donald Tusk powiedział, że teraz najważniejsze są emocje i po co konkrety, skoro i tak nie będzie mógł ich wprowadzić, więc liczą się emocje. I co w tym momencie mamy? Zawsze to powtarzam. Mamy w tym momencie cyrk. Nie ma debaty programowej, nie ma szukania porozumienia w tym, co zrobić, żeby rozwiązać realne problemy Polaków. Właśnie jak mówię, inflacja, biurokracja, niemożność prowadzenia biznesu, coraz większe ograniczenia, albo przede wszystkim to, co teraz idzie, ograniczenie wolności i prywatności, bo rząd chce mieć do wszystkiego dostęp i służby specjalne chcą mieć nad nami kompletną kontrolę. Tylko my gadamy teraz o pudelkach i o psach. Przecież to jest kompletnie niepoważne. I wcale tak nie jest, że Konfederacja... Po co coś mówiło o tym jedzeniu psów? Dlatego, że został temat wywołany, ma swoje opinie, jest postacią wyrazistą, która ma swój enturaż i powiedział to, co powiedział. I to jest też nasza wartość Konfederacji, że u nas ceni się naprawdę wolność słowa. I Konfederacja to jest... Naprawdę wolność słowa polega na tym, że można mówić zupełnie, co się chce i... O czym się chce? Tak, i to na tym polega właśnie dokładnie wolność słowa i ponosi się tego konsekwencje. Jak poniosła konsekwencje ta pani, która ten wpis... No właśnie, a pan poseł Sośnierz nie poniósł takich... Dlatego, że rzeczywiście, tak jak mówił jeden z liderów Konfederacji, Krzysiek Bosak, wiceprezes, powiedział jasno, tak, że Dobromir ma inny dorobek polityczny, ma inną pozycję polityczną, jest znanym i poważanym... I może głupotę opowiedzieć. Nie, on powiedział krótko, wyciągnął, nie równiejszy, wyciągnął logiczne konsekwencje, natomiast my też musimy się dostosować do rzeczywistości taką, jaką ona jest, a rzeczywistość jest taka, że politycznie i kulturowo Polacy chcą ochronę swoich pupilów, nie chcą tego tematu, nie chcą takich rozwiązań, więc my się do tego dostosujemy, dlatego że z naszego punktu widzenia to jest sprawa naprawdę drugo, trzecia albo piątorzędna, bo są inne priorytety w tym momencie. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie o rzeczach naprawdę poważnych. Najnowsze sondaże CBOS, PiS wśród zdecydowanych wyborców. 51%, Social Change dzisiaj, 40%. Konfederacja, Trzecia Droga, Lewica daleko, daleko, daleko w tyle. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. No, sondaże są sierpniowe, sondażami można łatwo manipulować. Ja mam 51% naprawdę... ma PiS. A dlaczego nie 60 albo 70? No, dajmy 200 od razu. Będzie wszystko jasne. Przynajmniej CBOS nie będzie udawał niezależnej sondażowni. Tak, 200 tak, będzie ciężko. Niezależny. Panie redaktorze, jakby dobry przelew poszedł, to i 200% na PiS. A tu się zgadzam. Bez problemu. Przecież CBOS podlega pod rząd. To prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, obsadza CBOS. On ma swojego tego ministra do spraw strategicznych, któremu stara się jedynkę załatwić w Olsztynie, pana Maliszewskiego. On ustala, jakie będą wyniki. Jak pan prezes Kaczyński pewnego dnia się obudzi i powie, że ma być 150% poparcia dla PiSu, to będzie 150% poparcia dla PiSu. Jak prezes Kaczyński jednak będzie miał trochę gorszy humor i powie, dobra, 70 wystarczy, to będzie 70. Jak trzeba byłoby komuś pokazać minusowe poparcie, to CBOS zrobi wszystko. No to jest, delikatnie mówiąc, nie najbardziej wiarygodny sondaż. To już przypomina po prostu PRL i niestety PiS, to trzeba powiedzieć sobie, bardzo mocno przypomina Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Chłopaki żyją w tamtej mentalności, budują niestety trzecią RP według mentalności PRL-u.
I jak to było w PRL-u? No pierwszy sekretarz no, musiał widzieć świat kolorowy z raportów zarówno SBC, jak i partyjnych, jako kraj miodem mlekiem płynący. Dokładnie tak jest teraz z Jarosławem Kaczyńskim. Pod niego są robione te sondaże, pod niego są pisane raporty. Nikt nie ośmiela się mu mówić, jaka jest prawda. I dlatego można z całą pewnością powiedzieć, że niestety pan Kaczyński żyje w oderwaniu mocnym od rzeczywistości, a na pewno od realnych problemów Polaków i od tego, co rzeczywiście Polaków obchodzi i jakie realne poparcie ma w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość. Przecież wyborcy nie są głupi, widzą, co się dzieje. Widzą, co się dzieje, że ta polityka PiS-u, zadłużania, życia na kredyt, życia na za dług, rozdawnictwa pieniędzy właśnie w tym momencie bankrutuje. Ja myślę, że 15 października PiS boleśnie się przekona o tym, jak Polacy ocenili ich rządy. Przekona się czy się nie przekona? No mam nadzieję, że się przekona o tym, przede wszystkim, że społeczeństwo już jest przekonane i da tego wyraz 15 października, że to, co się dzieje w ostatnim czasie, to jest po prostu realizowanie marzeń Jarosława Kaczyńskiego, a niekoniecznie marzeń Polaków i PiS dostanie czerwoną kartkę. To znaczy, jeżeli w ogóle obserwujemy patologiczną sytuację, jeżeli PiS boi się pokazać swoje listy wyborcze w całości, dlatego że boi się, że straci większość, to znaczy, że całą tą grupę, która jest szumnie nazywana Zjednoczoną Prawicą, nie łączy w ogóle program. Przecież dobrze wiemy, że te założenia programowe to dla polityków PiS-u są gdzieś dwa piętra niżej. Dla polityków PiS-u liczy się to, żeby była władza, kasa, fajny gabinet, dobra fura służbowa, a i jakaś dobra spółka Skarbu Państwa, żeby móc kumpli poobsadzać. I tutaj Adam Bielan osiągnął w tym mistrzostwo. Nie łączy ich nic i w tej chwili widzimy tego wyraz. To znaczy oni nie pokazują list, bo boją się, że jak listy zostaną pokazane, no to im się większość rozsypie na tym ostatnim posiedzeniu. Ale 6 będą musieli, na ostatnie posiedzenie jest dzisiaj się kończy tak. Posiedzenie. Dlatego potem pokażą 6, jak komuś się nie podoba, no to sio, dobrze wiemy, że poza PiS-em i tak nie mają żadnej przyszłości. Obserwujemy to po politykach Prawa i Sprawiedliwości, że nawet jakby chcieli, no to tyle haków, ile Mariusz Kamiński, Zbigniew Ziobro albo inni załóżnicy Kaczyńskiego z Nowogrodzkiej zebrali przez te ostatnie lata, no to są po prostu uwiązani. Panie profesorze, myślę, że będą bardzo ciekawe zjawiska zachodziły w polskiej przestrzeni publicznej po 6 września, dlatego że wylecą, mówiąc krótko, wszystkie sztylety na miasto, szafy się otworzą i będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację nie w opozycji, tylko przede wszystkim w walki pomiędzy frakcjami w Zjednoczonej Prawicy. Dlatego, nie będzie już za późno, nie już będzie listy za... Nie. Właśnie chodzi o to, to będzie właśnie dokładnie chodziło o to, żeby mówiąc krótko kolegę z listy zazwyczaj, który jest na miejscu biorącym, mówiąc krótko skompromitować po to, żeby na przykład politycy z suwerennej Polski mogli wejść do Sejmu, więc będzie walka... Sugeruje pan, że aż tak przyziemnymi sprawami się politycy będą kierować, a nie dobrem Polski. Pan powiedział, na początku zaczęliśmy od Rosji i Prigożyna. Niestety albo stety Prawo i Sprawiedliwość bardziej przypomina Rosję, bardziej przypominają ich działania. Sam tego doświadczyłem i moja rodzina. Bardzo mocne słowa. Tak, dokładnie. To, co się dzieje w Rosji i model sprawowania władzy w Rosji niż świat zachodni. Prawo i Sprawiedliwość to jest organizacja bardziej zbliżona do organizacji mafijnej niż do normalnej partii, która funkcjonuje w krajach cywilizowanych. Panie redaktorze, a może nasi widzowie pamiętają, sprawa Iwony Arendt. No czy to jest taki przypadek, że nagle z prokuratury wycieka informacja, że są jakieś problemy rodzinne? Przypadkowo nagle pytanie trafia do posłanki, która stara się bronić swoje dziecko. To, że robi to w sposób absolutnie absurdalny, to jest inna kwestia. I co? I już jedno ważne miejsce w okręgu biorącym, czyli w okręgu olsztyńskim, gdzie PiS bierze 4 mandaty. Jeden kontrkandydat mniej, a dobrze wiemy, że to Olsztyn. Dobrze, żeby nasi widzowie o tym wiedzieli. O Olsztyn w PiS-ie toczyła się największa walka. Błażej Poboży, kibic Legii nagle stał się kibicem Stomilu. Pan minister Maliszewski nagle razem z Danielem Obajtkiem daje kasę Stomilowi Olsztyn, lokalnemu klubowi sportowemu. I Olga Semeniuk nagle robi romantyczne sesje zdjęciowe na plaży w Olsztynie. No przecież przypadków nie ma. No to jest tak w tej chwili zaangażowana walka o wpływy. Dzwonił do mnie w tym tygodniu jeden z pisowskich ministrów. Ja go pytam, znamy się od lat, tak jak znamy się w ogóle, mówiąc kolokwialnie, w branży z politykami z różnych opcji. Pytam go, czy już wiesz, który okręg, które miejsce. On mówi, nie wiem absolutnie nic. Czekam na informację z Nowogrodzkiej, jak Jarosław będzie miał dobry humor, będzie wyżej, jak ktoś rzuci do mnie, we mnie jakimś kwitem, mówiąc kolokwialnie, będzie niżej. To znaczy poziom, mówiąc szczerze, mi to coraz, tak jak nie żyłem w latach 90. i nie obserwowałem walki Pruszków-Wołomin. No podejrzewam, że poza tym, że panowie nie mają już dresów na sobie i złotych bransolet, tylko mają garnitury, no to zasadniczo mechanika jest podobna. Tak.
Można tak powiedzieć, że mechanika jest podobna i tutaj ogromną rolę odgrywają służby specjalne. Dlatego jeden z naszych postulatów jest taki, żeby przywrócić realną kontrolę nad służbami specjalnymi. No ale formalnie to parlament ma tę kontrolę. Ale to jest fikcja, bo w tym momencie to jest fikcja i tą skutki tej fikcji możemy obserwować. Jest wiele informacji dostępnych w przestrzeni publicznej o tym, jak działają ludzie z służb, czy na służbie, czy już na tak zwanej emeryturze, która z emeryturą ma mało wspólnego. Sam, tak jak powiedziałem, doświadczałem tego, jak służby działają, chociażby właśnie w kontekście Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tak? Więc to uważam trzeba unormować, ucywilizować, bo w tym momencie służby są wykorzystywane do tego, podobnie jak prokuratura, żeby zbierać te haki, zbierać teczki, które zostaną użyte po 6 września. Zacznie się w tym kraju i zobaczycie państwo, i zobaczycie wszyscy, jak działa Prawo i Sprawiedliwość, bo zacznie się po prostu cyrk. Noże będą latać na mieście. Zakładając, że Konfederacja, co z sondaży absolutnie nie wynika, ale wygra wybory i stworzy własny rząd, bo podobno koalicji z nikim tworzyć nie chcecie. To prawda. Z nikim? Z nikim. A do kogo wam bliżej? Do Koalicji Obywatelskiej czy do PiSu? Gdyby no, taka dla nas no dobrze, ale gdyby Donald Tusk albo Jarosław Kaczyński taką propozycję złożyli, że zrealizujemy część waszego programu, zapraszamy do rządu. W tym momencie odbiją się od ściany, bo będziemy wiedzieć, że to jest fałszywa propozycja. Żadnej realizacji programu nie będzie. Doświadczenie wszystkich koalicjantów, między innymi pana Gowina, pokazuje, że ten, kto zaczyna tańczyć z Jarosławem Kaczyńskim, bardzo źle kończy. Więc ta pamięć historyczna jest w Konfederacji, ale przede wszystkim realny spór polityczny toczy się teraz właśnie na linii podziału pomiędzy Konfederacją a establishment. Chodzi o to, żeby ten establishment odsunąć od władzy. Nie chcemy ani dążymy do tego, żeby PiS pozbawić władzy i nie dopuścić do tego, żeby do władzy doszedł Donald Tusk. To jest nasz cel. Naszym celem jest wprowadzenie nowych ludzi do polityki. Przewrócenie tych... Kto jest tym nowym człowiekiem? Janusz Korwin, Grzegorz Braun? Nie. Na listach... Na listach Konfederacji jest bardzo wielu ciekawych ludzi. Przede wszystkim, i to można sprawdzić statystycznie, uważam, i tu się mogę założyć, chociaż nie znam do końca list całej opozycji, ale statystycznie najprawdopodobniej jest największa ilość przedsiębiorców. Dlatego, że Konfederacja jest partią, która broni polskiej przedsiębiorczości, szczególnie mikro i małych przedsiębiorców, sól tej ziemi. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale tylko jedno szybciutkie pytanie. Taki scenariusz czysto hipotetyczny, wygrywacie wybory, to kto zostaje szefem służb specjalnych? Grzegorz Braun. Jeżeli wygramy wybory, tak. Grzegorz Braun, może dowcip. Ale to wcale nie jest takie... Mam nadzieję, że to dowcip. Powiedz, że to dowcip. Nie, dlatego, że musi być człowiek, który rozumie, jak służby działają, znaczy, który jest charakterologiczny, na pewno rozumie, jest charakterologicznie mocny, nie podda się żadnym naciskom i realnie rzeczywiście chce służyć krajowi. Tu mówimy o polskich służbach. Gdyby to chodziło o FSB, to niech Braun będzie, ale w polskich służbach to Braun raczej nie widzę. To jest Janek, ewidentna manipulacja. To jest manipulacja. I właśnie na taką politykę się nie zgadza, bo to jest polityka, która przypomina... Ja się nie zgadzam na politykę, gdzie Braun ma być szefem służb. Nie, porozmawiajmy o programach i pogadajmy konkretnie. Widziałeś, jak dzisiaj Braun wchodził do Ministerstwa Zdrowia? Nie widziałem. I wbijał się razem ze swoim... Przepychał się z ochroniarzami i mówił, że będzie szukać ministra? Właśnie dlatego to jest chore. Nie, porozmawiajmy teraz o programie, pogadajmy o konkretach, a nie o tego typu koszałkach, opałkach, bo to się później klika. No szef służb specjalnych to nie jest koszałek, opałek. Nie, ja właśnie dlatego chcę mówić o tym, co jest realne. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego, że trzeba zreformować i wprowadzić realny nadzór nad służbami specjalnymi, również rekrutacji. Dlatego, że teraz jaki jest paradygmat bycia w służbach? Otóż emeryturka, otóż kasa, otóż właśnie fuchy w Orlenie, w spółkach Skarbu Państwa, praca na podwójnych etatach. O tym marzą funkcjonariusze CBA czy ABW. Nie o tym, żeby pracować. Tam nie ma etosu jak w służbach izraelskich. Za to co jest? Kasa. To jest dla nich najważniejsze. Zagotował się pan przy Grzegorzu Braunie. Zagotowałem się, dlatego, że w ogóle pan redaktor i zresztą pan Banaś poruszyli ciekawy wątek tych nowych ludzi na listach Konfederacji, dlatego że ja z czystą przyjemnością obserwuję wypowiedzi tych nowych ludzi, którzy mają być nową jakością. Już się boję. No nie, ale na przykład taki cytat. Pan z Trójki w Okręgu Gdańskim, czyli Trójka to jest bardzo poważne miejsce, jest szansa na mandat poselski w Okręgu Gdyńskim, pan Niżnik.
Nie ma czegoś takiego jak polscy Żydzi, albo Żydzi, albo Polacy. Nigdy żaden Żyd nie myślał jak Polak. Jednak czym się zapisaliście w historii świata, to ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa, jesteście potomkami szatana. To trójka Konfederacji. Witold Tumanowicz. To może przejdźmy teraz do poważniejszych wypowiedzi. No nie, ale to nie jest poważne? Nie, przejdźmy do poważniejszych wypowiedzi. Albo jedynka, jedynka w Sosnowcu. Jedynka to jest prawie pewien poseł. Ja mam taką wypowiedź tutaj, nie gościa z 18 miejsca. Ale to ja mówię o trzecim, to jedynkę. Ale ja mówię teraz o liderze. Okej, to ja jedynkę mam. Liderze formacji politycznej, który jesteś Szymonie Panie redaktorze, Hołowni. Ale Szymonie daj Hołowni. Kuba, daj skończyć. Nie. Jedno zdanie. Jedynka w okręgu sosnowieckim. To jest, szanowni państwo, jeżeli oglądają nas widzowie z Zagłębia, Sosnowca, z Będzina, z Zawiercia, to może być was przedstawiciel. Gdyby tylko Żydzi mieli karabiny, to strzelaliby do Polaków. To jest jedynka z Sosnowca. Ale zaraz. Pytanie, numer 3 w pytanie, skąd są te cytaty? Ja, z Twittera, pan Jerzy Janowski. No właśnie, i teraz jest pierwsza rzecz podstawowa. Ale nie, ale to jest ważne. Czy te wypowiedzi są prawdziwe? Są skąd prawdziwe. One są? No nie, no są prawdziwe. Nie, Kuba, już nie udawajmy. Nie, pan trójka nie, nie, nie w Kielcach. Ale to ja może, to ja może pokażę. W 1920 roku walczyliśmy z Żydami. Doprowadziliśmy do tego, że rządzono nami Żydzi. To mówi pan z Konfederacji. Ja może ciekawsze dam, nie, bo to są koszałki. Opałki, jakieś no nie, wypowiedzi. Wypowiedzi. To znaczy, wypowiedzi z jednej strony ludzi, gospodarka, z drugiej strony nie lubimy Żydów. Nie. Bądźmy poważni. Lubicie Żydów? Oczywiście, że lubimy Żydów. No to skąd te wypowiedzi? Ty może lubisz, ale pogadaj dlatego, z tymi ludźmi. Skąd te wypowiedzi? Po pierwsze, dlatego, że jest wolność słowa w Polsce i dla nas to jest wartość. No na litość boską, ale naprawdę, jak ktoś opowiada takie rzeczy... Dobrze, opowiada i spotka się z konsekwencjami, dlatego, że w Konfederacji są ludzie mądrzy i podejmują decyzje. To wyrzućcie tych ludzi. Oczywiście, że to się właśnie, Janek, dokładnie dzieje. No to kobietę od jedzenia psu wyrzuciliście, ale inną, która mówi o tym, że jesteśmy... Są prowadzone różne decyzje. Debaty wewnętrzne. Tak, ja zaraz pokażę bombę. Proszę. I dotyczy ta bomba lidera waszej formacji, Szymona Hołowni, który dokładnie na spotkaniu ze swoimi wyborcami. Ja będziesz szukał. No, nie. Ja tu mogę pokazać. Pozwólmy tę bombę odpalić. Ja proszę posłuchać wypowiedzi tutaj. Ale w przypadku gdybym chciał zmienić w dokumentach swoją płeć z literki K na literkę M, musiałbym pozwać swoich rodziców o nadanie niewłaściwej płci. Tak. Uważam, że to jest co najmniej bezsensowne, ponieważ jest to naprawdę formalność bardzo specyficzna, bo to nie rodzice mi nadawali płeć. Co pan o tym sądzi? Czy jest szansa pozbyć się jakby tego obowiązku pozywania rodziców? Tak. Uważam, że to jest nieludzkie. To jest niesprawiedliwe, nieludzkie i nie powinno mieć miejsca. To jest coś, co rozbija więzi, coś, co niszczy rodziny. Dobrze, i teraz ja mam podstawowe pytanie. Co w tym kontrowersyjnego? No, kontrowersyjnego... Chodzi o procedurę prawną dotyczącą... Dokładnie, tak, zmiany płci. Czyli Szymon Hołownia, lider tak zwanej trzeciej drogi, poważny polityk, proponuje, żeby dzieciaki bez zgody rodziców gdzie mogły to jest dokonywać... Mowa o nie. To było mowa o dzieciach? Nie, mówi osoba, która jest niepełnoletnia. I teraz jeżeli musi pozwać rodziców, żeby sądownie uzyskać zgodę na zmianę płci. I teraz ja się pytam, jak to ma się do tej powagi i do wypowiedzi. Jeżeli 18-latkowie muszą skończyć właśnie 18 lat, ale tam żeby nie ma nic papierosy... mowy o zgodzie, tylko mowa jest o pozwaniu. Nie, no procedura trzeba pozwać rodziców. O to właśnie chodzi. I teraz jeżeli on mówi, że to jest procedura nieludzka, to co to znaczy? Że dzieciak, który nie ma 18 lat, czy nie ma pełnoletności, ma samodzielnie podejmować decyzję o tym, ale że zmienia płeć? Znaczy, państwo ma to... Odstrachując od tego tematu. Nie, to są poważne rzeczy. Nie ma opowiedzi o tym, jak według Szymona Hołowni ma ta procedura. No nie, on wygląda. Mówi, że to jest nieludzkie. Pozywanie się w ramach rodziny, abstrahując tego tematu, bo ja ekspertem nie jestem w tym zakresie. Pozywanie się w ramach rodziny, niezależnie od sytuacji, To chciałbym, żeby Szymon Hołownia powiedział jasno i krótko, tak? Nie ma mojej zgody na to, żeby dzieci do 18 roku życia, czy młodzi ludzie, samodzielnie podejmowali zgodę na tak ważną decyzję, jaką jest zmiana płci. Ekspertem nie jestem, ale myślę, że nasi widzowie w razie czego, nawet na czasie, co pan redaktor na pewno śledzi, mnie poprawią. Tak czy tak, trzeba nie tylko przeprowadzić procedurę w sądzie, ale także jest cała seria konsultacji z lekarzem. To nie jest tak, że ktoś się budzi i mówi... Okej, okay. Z mojego punktu widzenia jest istotne. Dlaczego bronimy wolności? Do 18 roku życia chodzi o to, żeby nie wprowadzać teraz kultury i takiej możliwości i nawet tego nie sugerować, żeby młodzi ludzie, którzy są poddawani też propagandzie i idą za modami, szczególnie w dużych miastach, dobrowolnie mogli zmieniać płeć bez zgody rodziców, nawet jeżeli będzie na to zgoda lekarzy czy zgoda jakichś innych osób. Dlatego, że są pod władzą rodzicielską.
rodzicielską i do 18 roku życia, uważam, rodzice powinni mieć na to realny wpływ. Chyba, no że sąd, chyba że sąd pozbawi... Tak, w tym momencie no, mamy, a Szymon Hołownia mówi, że to jest nieludzkie i bo to jest pozbawione. Zawiąże związek małżeński w wieku lat 16 za zgodą sądu, wtedy też ma pełną zdolność rzeczywistości prawnej. O to chodzi, o to chodzi. Ale tutaj mam numer, numer 3. Numer 3, trójeczka, okręg wrocławski. I na tym prezentację kandydatów jeżeli kończymy, państwo jeżeli panowie stoją, to bardzo proszę, żeby państwo a może porozmawiamy nie, no, Kuba, o programie, ale dajmy, Kuba, porozmawiamy o, o budżecie przed chwilą sam pokazywałeś panowie, internetu. To jest ostatnia prezentacja tak. I przechodzimy tak, do tylko meritum. Prośba, jeżeli nasi widzowie stoją, to proszę, żeby państwo usiedli. No, już nie Marta Czech, trójka Konfederacji we Wrocławiu. Trójka. To jest poważne miejsce, duży okręg, jest szansa na mandat. Trzeba brać pod uwagę scenariusz, że jesteśmy świadkami odgórnie zaplanowanej operacji przesiedlenia ludności z Ukrainy na teren Polski, aby Ukraina mogła zostać zasiedlona przez inne, bardziej wybrane narody. A ja znam jeszcze w ogóle inną wersję tej wypowiedzi, więc pytam się teraz to jest, o źródło, to jest, bo każde słowo... Emisja TV. Jasne, bo każde, każde emisja słowo TV. Jest... Ja kończymy... Czy mogę mówić o innych stacjach telewizyjnych? Kończymy, ja kończymy panowie, kończymy prezentację tych... egzotycznych, przynajmniej z mojego punktu widzenia, kandydatów i kandydatek. Dzięki wolności słowa mamy tą egzotykę i dziękujemy Bogu, że w Polsce mamy tą natomiast wolność słowa. Może nie jest poważnie, ale jest śmiesznie. Natomiast, średnio śmiesznie. Natomiast bardziej ten straszne. Temat uchodźców i imigrantów ukraińskich jest tematem bardzo poważnym tak w kontekście społecznym i w kontekście dokładnie gospodarczym, tak. Bo o, Konfederacja jest, mówiąc delikatnie, sceptycznie nastawiona do uchodźców i emigracji ukraińskiej. Bardzo często panowie, państwo podkreślacie, że dobrze byłoby, żeby tę tamę zahamować, że Ukraińcy, szczególnie mężczyźni, niech sobie wracają na Ukrainę i tam walczą z Rosją. Natomiast jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat przedsiębiorców, przez tych przedsiębiorców, których interesów chcecie bronić, to uchodźcy, uchodźczynie ukraińskie zatrudnione legalnie w Polsce, to jest w tej chwili ponad milion tak. osób, stanowią olbrzymi wkład, jeżeli chodzi o wzrost PKB. Brakuje nam rąk do pracy, to jest permanentny problem od wielu, wielu, wielu lat tak. I ci uchodźcy ukraińscy stanowią absolutne uzupełnienie tych brakujących rąk do pracy. Jak będziecie podchodzić do tematu ukraińskich uchodźców w Polsce i, mówiąc brzydko, wykorzystania ich na rzecz polskiej gospodarki. To może na początku dwie rzeczy. Chodzi o to, żeby tych ludzi nie wykorzystywać. To jest pierwsza rzecz i druga. Natomiast nie będę tutaj się odnosił do tych poszczególnych określeń, o których pan mówił, bo powiem o konkretach. Z punktu widzenia Konfederacji nie ma zgody na dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza sprawa, a oczywiście popieramy bohaterską walkę Ukrainy z Rosją i samych Ukraińców. Natomiast nie ma zgody na dwie rzeczy i to jest dokładnie to pokazuje, jak działa Prawo i Sprawiedliwość. Mianowicie, że ma głęboko w czterech literach Polaków, mimo o tym, że o tym wszędzie mówi, że słucha Polaków. Natomiast nie ma naszej zgody na dwie rzeczy. Na tworzenie państwa dwunarodowego bez zgody i pytania ktoś o to obywateli. Tworzy państwo dwunarodowe? Tak, dokładnie teraz to się dzieje. Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość, tworzy de facto państwo dwunarodowe, nie pytając się o to Polaków. I druga sprawa, zaraz wytłumaczę mechanizm. Ale Polacy, nie ma Polacy przyjmowali Ukraińców. Nie, ja powiem o... Ja powiem o ja, oczywiście wszyscy przyjmowali i to było odruch serca i Polacy tutaj świetnie zdali egzamin. Ja mówię o instytucjonalnym działaniu. I teraz druga rzecz konkretna. To znaczy, że nie ma naszej zgody na to, żeby bez pytania Polaków o zdanie, o zgodę, finansować z naszych podatków Ukraińcom wszystkie te socjalne przywileje, które przysługują Polakom. A mianowicie tu mówię o bezpłatnej służbie zdrowia, edukacji, mówię tutaj o zasiłkach socjalnych, 800+, mówię o wszystkich innych. A ja teraz wejdę w słowo. Wszystkich innych jak świadczeniach. I o tym, ale powiem jeszcze bardzo ważne na końcu. Wystarczy jeden dzień pracy na umowę o pracę po to, do tego, żeby korzystać. I to jest wielka luka, którą PiS dopuszcza, żeby Ukraińcy mogli korzystać z polskiej emerytury. To kredyt 2%... Tak samo jak mogą korzystać z, z emerytury niemieckiej czy ukraińskiej. Nie wiem, jakie są rozwiązania, bo Polska... To
zasadniczo na tym samym dobrze, poziomie. Ale wątpię, czy Niemcy są na tyle, mówiąc krótko, głupi, nieroztropni, że pozwolili po jednym dniu pracy jakiemukolwiek imigrantowi korzystać z pełnego socjalnego emerytury. To ja panu na to pytanie odpowiem. Jakiś czas temu na pańskim miejscu siedział Cezary Kazimierczak, szef Związku Pracodawców Prywatnych. Rozmawialiśmy na temat Ukraińców i pracujących, mówimy o legalnie przebywających w Polsce Ukraińcach. I co się okazuje? Tych Ukraińców wysysają nam Niemcy. Co oferując? Oferując im znacznie lepsze warunki socjalne. I my zainwestowaliśmy, mówiąc brzydko, w nich te półtora roku temu, a i te 500 zł, czy 800 zł, 800 plus od 1 stycznia, czy bezpłatna służba zdrowia, oni w Niemczech dostaną dużo więcej. I tam są jeszcze bardziej potrzebni niż u nas. I my przegrywamy ten wyścig. Toczy się walka o... rynek pracy. Oczywiście. Panie doktorze, ja bym nie konkurował, nie chcę konkurować z Niemcami, jeżeli chodzi o socjalizm i socjal, dlatego że to jest droga donikąd i to Unia Europejska dąży donikąd właśnie z tego typu pomysłami. Właśnie W jaki sposób my mamy uzupełnić tę lukę? Już panu mówię. Nam brakuje rąk do pracy. Nie, to nie chodzi o 100 czy 200 czy 10 tysięcy osób. Tu brakuje nam bardzo dużo ludzi. Dobrze. I to jest to pierwsza sprawa. To pokazuje fiasko polityki demograficznej w ogóle od 30 lat i po 89 roku. I również fiasko programu 500+, który miał rozwiązać problem demograficzny. Ale druga sprawa, bardzo istotna, i to jest propozycja Konfederacji, zlikwidowania chociażby 15 podatków, wprowadzenia różnych rozwiązań prorynkowych. Chodzi o to, żeby ci Ukraińcy w Polsce mogli szybko i bezproblemowo otwierać biznes. Ja sam zatrudniam Ukraińców. Wie pan, jaka to jest droga przez mękę, żeby realnie na umowę o pracę zatrudnić w Polsce Ukraińca? To jest droga przez mękę. My powinniśmy, mówiąc krótko, ułatwiać samym Ukraińcom zakładanie działalności gospodarczej, wprowadzać rozwiązania proinwestycyjne, ułatwiać im nie poprzez kredyty, które stymulują popyt, a nie podaż. Ale wie pan, że nie każdy będzie prowadził działalność gospodarczą. Jasne, ale kolejna rzecz. Część jest z pracownikami najemnymi, I teraz mało kto sobie z państwa zdaje sprawę, jakie są koszty umowy o pracę, bo ludzie rozumieją umowę o pracę na zasadzie takiej, że dostają wynagrodzenie na konto. Natomiast netto nie ma... brutto. Dokładnie. No, z tym niektórzy mają duże problemy. Jeszcze w ogóle koszt pracownika i koszt pracodawcy. Jeżeli te koszty, mówiąc krótko, zostaną zredukowane, to u nas naprawdę wystrzeli ta przedsiębiorczość. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińców nie będzie zatrudniać administracja państwowa, chociaż ona oczywiście by chętnie zatrudniała, ani wielkie korporacje, tylko chodzi o to, żeby znowu uwolnić, jak w 89 roku, potencjał polskich przedsiębiorców i polskiej przedsiębiorczości, jednocześnie, żeby dać tą szansę Ukraińcom i wtedy, mówiąc krótko, będziemy robili rzeczywiście wspólny biznes razem z Ukraińcami. Ale ustawy Wilczka nie da się wprowadzić. Jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Da się wiele rzeczy zrobić, tylko trzeba siąść, przeprowadzić analizę, a jednocześnie w Unii Europejskiej stanowi... obniżać podatki, ułatwiać życie przedsiębiorcom, to jest coś, pod czym trzecia droga, pod czym Koalicja Polska zawsze się podpisywała. Ja bym chciał, bo słuchałem tutaj pana Banasia i nie ma co ukrywać, że w zakresie przedsiębiorczości tu są pewne cechy wspólne, tylko że z jednej strony, jak pan mówił o tym... Wyobrażacie sobie? Nie wyobrażam sobie. Ale trzeba szukać też tego, co łączy, przecież to też jest oczywiste. To nie jest tak, że jakby jakaś... Okej, rozumiem, że na Grzegorza Brauna jako szefa służb byście się nie zgodzili, ale... No w życiu, no to w ogóle gdzie Braun, gdzie służby? To jak jakby Jakub Banaś został ministrem rozwoju albo ministrem gospodarki? Ale panie redaktorze, to ktoś, kto rozmawia 45 dni przed wyborami o personaliach, ten wybory przegrywa. To jest akurat taka zasada, niezależnie od wyborów, niezależnie od środowiska. Tylko słuchając całej długiej narracji dotyczącej Ukraińców, to ja bym chciał się dowiedzieć, jak to wszystko się ma do akcji, którą Konfederacja właśnie ustami wspomnianego wcześniej Grzegorza Brauna prowadzi, stop ukrainizacji Polski. Bo ja tam nie słyszałem, żeby była sugerowanie tego, żeby Ukraińcy zakładali w Polsce biznes. Tam raczej ustami Grzegorza Brauna i polityków partii Grzegorza Brauna słyszeliśmy wszyscy, nasi widzowie na pewno również, pan redaktor również i ty, Kuba, również, to, żeby Ukraińcy wracali do siebie. Taka jest twarz dużej frakcji w ramach Konfederacji. Ja raczej mam problem z tym, że Grzegorz Braun nie jest w ogóle zapraszany do mediów. I chętnie bym widział tutaj Grzegorza Brauna na moim miejscu. Wtedy porozmawiajcie. Ja pana Grzegorza Brauna zaprosiłem, ale niestety na kilka godzin przed odwołał. Nie znam kontekstu, natomiast chodzi mi o to, że ja nie chcę być rzecznikiem prasowym Grzegorza Brauna i korony polskiej. Najlepiej, żeby to Grzegorz Braun wytłumaczył. Chciałem jeszcze o gospodarce porozmawiać, bo panowie jesteście tak bardzo liberalnie nastawieni, zupełnie inaczej niż znakomita większość polskiego elektoratu i większości partii czy formacji
politycznych. Bo nasz elektorat właśnie jest mocno wolnorynkowy. Bo widzimy ten wyścig i prześcigamy się, jeżeli chodzi o obietnice społeczne, socjalne. Ja bym jedną ważną rzecz powiedzieć. To znaczy, tak jak ja uważam, że w kwestii podatków, które powinny być proste, które powinny być niskie przede wszystkim, tak też uważam, że to nie jest tak, że niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko załatwi. Oczywiście, i uważam, że są miejsca, w których państwo na przykład absolutnie dało ciała i w których musi państwo wejść. Uważam na przykład, że kwestia budowy tanich mieszkań na wynajem, to jest rzecz, która została absolutnie olana przez państwo, porównując z innymi państwami europejskimi. I to, że deweloperzy budują, nasi widzowie na pewno są też między innymi z dużych miast, na przykład z Warszawy. Ja jestem z Warszawy. Metr mieszkania to jest, przyjmijmy sobie szczerze, 13-14 tysięcy w nowym budownictwie i nie mówimy tu o Śródmieściu, o żadnych centralnych dzielnicach, ale nawet Białęka, Ursus, Włochy, to już są takie ceny w deweloperskim, czyli wykończone do 14 tysięcy. Kogo na to stać, żeby wziąć to bez kredytu, żeby się nie wiązać to na 30 prawda. Lat? A ile budowanych jest mieszkań w Warszawie na wynajem tanich przez samorząd z państwem? O, tyle. I tutaj uważam, że państwo powinno wejść. Państwo daje grunty, samorząd daje kasę, budowane są mieszkania i to jest inwestycja w młode rodziny, to jest inwestycja w to, żeby budować sensownie dzielnice, bo obserwujemy w wielu miastach Polski to, że jak deweloperka wchodzi, to gdzieś na końcu świata powstaje osiedle, sklepu, ani szkoła, ani przedszkola. Janek, tylko pytanie jest takie, czy to przypadkiem nieporozumienie, jak jeszcze było w rządzie, doprowadziło do tego, że przestały działać de facto TBS-y, bo było dobre rozwiązanie, były te TBS-y. Nie, jak było w rządzie, z przyjemnością opowiem. W 100% się zgadzam z tym, że państwo, czyli mówiąc krótko, politycy, urzędnicy, bo państwo to jest tylko takie określenie, pojęcie abstrakcyjne, czyli konkretni urzędnicy, politycy, dali ciała, co więcej, działają w interesie dwóch podstawowych grup, które na tych rynkach działają, deweloperów i banków. Dlatego, że problem mieszkaństwa to nie jest problem wróżki zębuszki, która przyjdzie, machnie różdżką i się zaczną mieszkania budować, tylko to jest całej infrastruktury i całego otoczenia prawnego, ekonomicznego związanego z deweloperką, chociażby przepisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego. W tym momencie, tutaj mam nawet ciekawy artykuł na ten temat, tak? Ale w tym momencie nie będziemy artykułu. Czytać artykułu, ale to tutaj mogę, to jest artykuł z many.pl z czerwca 2021. Jak wyliczyła jedna z firm deweloperskich, od 1995 roku objętość dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wzrosła dwukrotnie w porównaniu ze stanem przedwojennym aż 65 razy. Mamy takie zjawiska chociażby jak to, że w państwie jest straż pożarna, która potrafi załatwić, mówiąc krótko, wielomilionowe, miliardowe inwestycje, bo ktoś tam coś, czegoś nie zrobił ponoć. Tak? Prawie chciałem zapytać, bo mówicie tak, niskie podatki, proste podatki, łatwo powiedzieć, ale jeżeli podatki mają być niskie, to z czego finansować? Z czego finansować po pierwsze te sztywne wydatki budżetowe, których jest naprawdę bardzo dużo, a po drugie, w jaki sposób realizować te oczekiwania społeczne wysokiej jakości służby zdrowia, wysokiej jakości edukacji, no i bezpieczeństwa, które w tym momencie jest rzeczą niezwykle ważną. Panie redaktorze, kierunkowo, proszę bardzo. Jan, pierwsza rzecz, czy uważamy, bo w tej chwili państwo za rządów PiS-u uznało, że państwo musi być absolutnie w każdym obszarze, że państwo musi zajmować się absolutnie wszystkim. Ja bym chciał, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie i w tym gronie, i żeby poprosiłbym o to naszych widzów, czy państwo potrzebuje mieć 5-gwiazdkowe hotele, żeby nimi zarządzać. Zgadza się. Nie musi wyznaczać dyrektora, wicedyrektora, dyrektora marketingu, jego zastępcę, dać umowy zlecenia, zamówić u kolegi obsługę prawną, do tego jeszcze zrobić spółkę nadrzędną na tym. W tej chwili tak właśnie jest. W Warszawie są 5-gwiazdkowe hotele, które należą do państwa, w których zatrudnieni są często politycy PiS-u. Na przykład w zarządzie takiej spółki Polski Holding Hotelowy był odwołany już wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, który odpowiada, uwaga, za współpracę z samorządami. A pensja to jakieś 30 tysięcy miesięcznie. I takich spółek w samym Ministerstwie Aktywów Państwowych mamy grubo ponad 100, które służą tylko do tego... Co to ma do podatków? Już mówię. Wycofajmy państwo z miejsc, których jest absolutnie niepotrzebne. Ja nie chcę, żeby państwo miało hotele. Niech państwo zajmuje się tym, co jest naprawdę ważne. Chcę, żeby państwo dało mi dobrej jakości drogi. Chcę, żeby państwo dało mi dobrej jakości szkołę. Chcę, żeby państwo dało kosztuje. Mi... To wszystko kosztuje. Jeżeli wydajemy grubą kasę w to, żeby państwo miało hotele, żeby państwo handlowało... Nie opowiadajmy takich rzeczy, że jak prywatyzujemy Polski Holding Hotelowy,
że, panie redaktorze, bo to jest skala. Czy kilkadziesiąt nie, innych skala, spółek, żeby to, to, ale to, żeby nie, to było jasne, trzeba popatrzeć efekt skali. Nie, panie redaktorze, administracji całej, bo to jest ważne, cała administracja w tej chwili jest po prostu zbyt gigantyczna. To krótko. Również w administracji rządowej pracowała. To teraz artykuł właśnie z 21 roku, tutaj z many.pl. Koszt administracji w Polsce to jest ponad 25 miliardów złotych rocznie. Cieszę się w ogóle, że Janek mówisz tutaj też tymi słowami co Konfederacja, bo to pokazuje, że Konfederacja ma dobry program. No, Trzecia Droga ma program, można powiedzieć tak ironicznie, mocno ograniczony, bo sprawdziłem w ostatnich spotkaniach na stronie, ale to nie jest złośliwość, bo cieszę się, że po prostu mamy nić porozumienia i punkty wspólne. Teraz, jak pan mówił o tych ograniczeniach, to właśnie jest, tutaj popieram Janka, tak? Czyli pierwsza sprawa to jest tak jak przy firmie, restrukturyzacji firmy. Musimy dokonać przeglądu wszystkich wydatków państwa i popatrzeć, co jest naprawdę konieczne, czy te wydatki są... No to tak na szybko, co jest niepotrzebne? Co jest niepotrzebne? Tak, które wydatki zdaniem pana są niepotrzebne? Masa wydatków jest niepotrzebne, chociażby uważam, że należy ograniczać i mocno wygasić politykę rozdawnictwa. To znaczy konkretnie? Dlatego no, politykę chociażby 800+, dlatego że w tym momencie, jeżeli mamy politykę socjalną, to ona powoduje, że ludzie są uzależnieni od pieniędzy, które dostają z budżetu państwa, czyli od polityków, urzędników. Co jeszcze? Jestem za tym, żeby ograniczać, popatrzeć na w masę różnych agencji, instytucji i zastanowić się, czy my rzeczywiście potrzebujemy na przykład, tu mój ulubiony przykład, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czy potrzebujemy masę różnych agencji. Trzeba zracjonalizować wydatki na zbrojenia. Czy my potrzebujemy ponad 60 tysięcy urzędników, z tego co pamiętam, w samym kasie. 25 miliardów złotych kosztuje administracja w dobie internetu, 5G, internetu szerokopasmowego i software'u, który sztucznej inteligencji. My zatrudniamy setki tysięcy urzędników. To trzeba po prostu wszystko, mówiąc krótko, po kolei posprawdzać, tak jak się robi restrukturyzację w firmie, sprawdzać te wszystkie pozycje kosztowe, zobaczyć, czy one są w ogóle potrzebne i zobaczyć, czy są potrzebne w takich nakładach. Czyli zrobić po prostu taką analizę, co jest potrzebne, czy w tej skali jest potrzebne, czy te pieniądze są efektywnie wydawane. I zacząć to wszystko, mówiąc krótko, ciąć. Odbiurokratyzować państwo, to odchudzić, mówiąc krótko, to państwo, żeby nie zajmowało się wszystkim. I po to, żeby uwolnić tą przedsiębiorczość i uwolnić inicjatywę Polaków. Tak? To jest moim zdaniem klucz. Na przykład, co jest bardzo istotne, ostatnia rzecz, wprowadzić konkurencję. To jest właśnie pomysł Konfederacji na uzdrowienie chociażby służby zdrowia czy edukacji publicznej. Dlaczego? Bo w tym momencie mamy monopole państwowe, czyli mamy urzędników, polityków. Ale jaką chcecie konkurencję wprowadzić w służbie zdrowia? Oczywiście, chociażby polegać? W bardzo prosty sposób, chociażby po to, żeby to ubezpieczalnie konkurowały i człowiek mógł wybierać, do jakiego usługodawcy chce pójść. Jeżeli będzie konkurencja, to te pieniądze nagle okazuje się, bo Polska wydaje straszne pieniądze na służbę zdrowia. Tylko problem jest podstawowy, że są nieefektywnie wydawane. W Niemczech, z tego co ostatnio się dowiedziałem, to jest jasny rozdział na przykład kadry, która pracuje w służbie zdrowia, rozdział tej kadry, która pracuje w systemie prywatnym od publicznego. W tym momencie co mamy? Koszty na państwo, a lekarze przyjmują w prywatnych firmach, w prywatnych gabinetach. Przecież to jest, można powiedzieć, to jest prawie jawna korupcja, bo idziesz do prywatnego lekarza, musisz wydawać 500 zł za 15 minut wizyty, po czym ten lekarz zapisuje cię do siebie, do szpitala, do na przykład jakiejś operacji. Tu nie trzeba żadnej korupcji, jakichś kopert. Nie, wszystko jest na lege artis, na fakturkę, z kartą. To jest patologia. Ja mówię o właśnie likwidacji tego typu patologii wszędzie. To samo jest w edukacji. W tym momencie, jaki jest specyficzny sojusz? Trzaskowskiego i Czartka. Po to, żeby zniszczyć na przykład edukację alternatywną. Jaką? Chociażby właśnie taką, która pozwala prowadzić nauczanie zdalne i domowe. Teraz jest dążenie do tego... Ale to jest jakaś w ogóle promil. Mikroskala. To jest... Nie, ja mówię... Nie, oczywiście jak pan sobie wyobraża, że miliony dzieci będą nauczane domowy? Nie w domowy. Że wprowadzamy do systemu... Nie, wprowadzamy do systemu, mówiąc krótko, konkurencję. Wprowadzamy do systemu... Bo konkurencja... Prywatne, społeczne... Ale są szkoły prywatne, społeczne. Oczywiście i teraz ja też wysyłam dzieci do prywatnej szkoły i kosztuje mnie to ponad 3 tysiące miesięcznie. Dlaczego? Bo jest nierówność, mówiąc krótko, nie ma równouprawnienia między szkołami prywatnymi a szkołami państwowymi. Ale nie są te same pieniądze, które idą za dzieckiem, które jest w szkole prywatnej, a w szkole państwowej. Tak, to jest zupełnie inny sposób finansowania. A ja uważam, że powinno być to, mówiąc krótko, zrobione dobra, tak. Dobra, co wytniecie poza administracją? Czy administracja jest kluczowa? Akurat tutaj jest...
sama idea tego, że pieniądze w służbie zdrowia są źle wydawane, to akurat zgodzi się chyba każdy, niezależnie od poglądów. To jest akurat rzecz, która łączy. W kwestii edukacji tu się trochę nie zgodzę. Oczywiście, na przykład jeżeli byśmy spojrzeli na Warszawę, tu jestem radnym, ten rynek kolokwialnie mówiąc znam. Podstawówki często lepsze są prywatne, ale licea w znacznej mierze te publiczne są najlepsze. To jest długą historią, przecież w tych wszystkich rankingach najlepszych tak. liceów, no to zawsze w pierwszej dziesiątce 9 publicznych, jedna szkoła prywatna. I to, że coś będzie prywatne, to jeszcze wcale nie oznacza, że lepsze. To też musimy skończyć z tym mitem. Oczywiście, że tak. To nie zawsze tak działa, że jak ktoś przyjdzie i prywatnie zrobi, to że to działa lepiej. No nie, czasami państwo też jest w stanie jakościową usługę dać i bardzo się z tego cieszę, bo chciałem, żeby tych jakościowych usług ze strony państwa, skoro wszyscy za to płacimy w naszych podatkach, było jak najwięcej. Nikt nie lubi wydawać kasy na, kolokwialnie mówiąc, dziadostwo. Panowie, ostatnie pytanie. Jeżeli pojawi się w nowym parlamencie propozycja nowelizacji, liberalizacji prawa aborcyjnego, to jak zagłosujecie? A to zależy jakiej liberalizacji. Właśnie, to jest tak pojemne hasło i tak trudne. Jest pojemne hasło, bo ja oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał taki projekt. Dobrze. Projekt dopuszczający aborcję do 12 tygodnia życia. Nie. Konfederacja jest za ochroną życia i za tym, żeby ten kompromis, właściwie ten obecny stan prawny, który jest utrzymany na gruncie konstytucji, dalej obowiązywał. Moje prywatne zdanie, uważam, że kompromis aborcyjny nie był idealny, bo rolą kompromisu nie jest to, żeby był idealny. Ale patrząc na to, jak wyglądają także badania opinii społecznej na przestrzeni 30 lat, każda zaostrzenie albo każda liberalizacja równa się powrót do tego tematu i odwrócenie wahadła po kolejnych wyborach. Kompromis nie był idealny, ale uważam, że był najlepszym, co udało się wynegocjować. Dziękuję bardzo. Jan Strzeżek, Jakub Banaś. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Gośćmi. A ja jestem jeszcze państwu winny odpowiedzi na pytanie. Znaczy, ja oczywiście nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mogę powiedzieć co najwyżej, jak wyglądała nasza ankieta. Zadaliśmy pytanie, czy Prigorzyn na pewno nie żyje. 56% z naszych widzów odpowiedziało nie. Czyli tym samym 44% uważa, że to jest wielka putinowska mistyfikacja. Ja dziękuję państwu serdecznie. W imieniu Kamila Szewczyka zapraszam jutro na godzinę 18, a my się widzimy za tydzień. Dobrej, spokojnej nocy życzę.